czemu ja tutaj przyjeżdżam? Wiesz co, przez Darka. I jakoś tak się składa, że mam taką trasę. Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, a potem bardziej Warszawa, Lublin, Rzeszów. A wszystko przez to, że okazuje się, że mam tam fajną chatę w Gdańsku. Jak już tam dojadę, to mam 3 dni, mogę tam na luzie zwiedzać, chodzić na plażę, jeść ryby. Wiem już, gdzie jest dobry bar z rybami, bar przystani. Ale tak trochę na żartę. Poważnie. Znaczy, bo wiesz... Wrocław jest tak dosyć mocno zawsze prowolnościowy, wydaje mi się, tak? Że w złym rozumieniu, takim właśnie... takim transformerskim, taka ciepła woda w kranie. Bardzo tutaj jest klimat taki... To nie jest taki Kraków bogobojny, że trzeba co drugi kamień na ulicy klękać, bo to jakiś zabytek, bo to jakiś wielki pole. Tutaj przez 800 lat nie było Polaków. Więc tutaj jestem tak dosyć wyluzowani, wydaje mi się, nie? Wiesz, ja tutaj zawsze jeżdżę w nadziei, że coś tu zwiedzę, bo lubię ten Dolny Śląsk. Tu jest dużo naprawdę fajnych rzeczy i zawsze mi brakuje czasu, żeby zobaczyć nawet 20% tego, co chcę zobaczyć, więc ja już wiem, że następnym razem to będę musiał mieć tutaj większą taką przestrzeń czasową. Darek mnie znowu, teraz Darek ma wyrzuty sumienia, że ma osób przyszło, więc mnie znowu zaprosi. Zaprosisz mnie, nie? Hej. No. A to odnosi się do tego, co pan powiedział, to wcale tak nie jest, nie tylko Platforma. Bo Unia Polityki Realnej w 2003 roku zrobiła najlepszy wynik na Dolnym Śląsku. Zrobiła 16% dla pana Janusza Korwin-Mikkego. Wprawdzie w wyborach uzupełniających, gdzie było kilku kandydatów, ale jak się spojrzy na statystyki głosowań, to na te wolnościowe wszystkie partie, to okręg Dolnośląski, szeroko rozumiany, czyli Wrocław, Wałbrzych i Jelenia Góra i Legnica, zawsze był chyba w pierwszej albo trójce najlepszych okręgów, jeśli chodzi o wynik. Ja się zgadzam, że ludzie jak na te śmieszne wyniki mimo wszystko generowane w kraju, to zawsze tutaj partia Korwin bardzo ładnie. Ale dlatego, że jest takie podglebie, bo ludzie właśnie tutaj się czują liberałami. Mocno w stronę, ale media im pokazują tylko Platformę. Nie, to prawda, ale media nie pokazują tylko Amnistia do Platformy, tak? Tutaj Korwin będzie z 15 do 25%. Ale to bardzo ciekawe, co mówisz, bo jest taki stereotyp, że... że Wrocław to jest takie miasto trochę... właśnie zlewaczałe, coś tam i tak dalej, to się okazuje, że to zlewaczenie to jest źle zrozumiana wolność po prostu. No tak, znaczy, bo to jest jakby, no nie chcę się powtarzać, bo już wielu filozofów to mówiło, no ale mamy te dwie koncepcje wolności, tą pozytywną i negatywną, tak? Ta negatywna to jest ta nasza prawicowa, tak? Czyli ja jestem wolny od czegoś, od przymusu. A tu wszyscy są do. A lewica chce mieć wolność do, czyli wolność do działania, wolność do mieszkania, wolność do swojego samochodu i tak dalej, tak? Więc jakby po prostu dwie koncepcje wolności, no jakby konserwatyści zazwyczaj tej koncepcji pozytywnej nie uznają za wolność. Ale to zobaczcie na Dolnym Śląsku, no kilka razy startował pan Janusz Korwin-Mikke. Grzegorz Brauny goni się z Dolnego Śląska tak naprawdę. Przecież on pierwszy raz startował w wyborach do Senatu z ramienia UPR na Dolnym Śląsku, tak? Pierwsze swoje wykłady, gdzie go jeszcze nikt nie znał, miał na Dolnym Śląsku, zresztą w biurze mojej firmy, w takiej sali szkoleniowej. Pierwsza prapremiera w projekcie jego filmu Plus Dodatnie, Plus Ujemne były u mnie w biurze, w takiej sali szkoleniowej, może większej od tego na projektorze, na komputerze, z dużym ekranem itd. To była pierwsza prapremiera, tam było może 50 osób, tak? Pierwsze jego wykłady o wojnie secesyjnej albo o powstaniu którymś tam z kolei, to były we Wrocławiu, tak? Także to jednak ma jakąś kolebkę, to podglebie, ta mieszanina różnych kultur, tak? No bo dużo ludzi ze wschodu, moja rodzina pochodzi ze wschodu, tak? Trochę korzeni niemieckich, trochę ludzi o pochodzeniu niemieckim, trochę polskim, trochę ukraińskim, trochę jakieś inne. Ludność napływowa, taka mieszanka, no taka mała, może się mała Ameryka trochę, tak? Ameryka w swych korzeniach to też mieszanka różnych ludzi, tak? Różnych, no ale właśnie to, że ludzie są napływowi, to oni tu nie mają tych korzeni. To jest taka zbieranina ludzi prywatnych, tak? Bo tak jak tam rejon Zakopanego, Krakowa, to są ludzie często tam jeszcze te rodziny od przedwojnia i jeszcze od dawnych w tych rejonach mieszkają. A po Wrocław to w zasadzie wszyscy są napływowi, tak? Ale to jest ciekawe, że taka tożsamość, identyfikacja kulturowa, tożsamość kulturowa, że tu nie mamy tutaj, no ile, ja mam tutaj, moja babcia przyjechała, była jedna z pierwszych. Generalnie z New York,
bardziej rodowitym do Cermina się nie da. Także dlatego też chyba każdy, kto przyjeżdża, to jest ogólnie. To każdy ma takie zrozumienie, że każdy jest skądś. Nie? Każdy przyjeżdża i każdy się dorobi, chce uczciwie pracować i tak dalej. Różne kultury, które powodują, że jest jakaś rywalizacja między tymi kulturami. Rywalizacja do zasady jest czymś pozytywnym, o ile nie narusza cudzej własności, tak? I próbujesz ze swojej kultury, do swojego systemu wartości przekonać ludzi dobrowolnie, a nie siłą. No ale co te ziemie zachodnie tak się mniej więcej kształtują? Ludzie mają takie coś w głowach, że tak bardziej, no ci, którzy tu przyjechali, no to gdzieś albo zostali gdzieś tam wykopani, albo nie starczyło pola, albo coś tam. Musieli już żyć, nie? Musieli zacząć już wyrazić jakąś aktywność. Ale to można w dwa sposoby patrzeć. Można patrzeć tak, że to są ziemie zachodnie, które były w lepszej sytuacji ekonomicznej, dlatego ludzie się dorabiali. Jak się dorabiają, to chcą już potem bronić swoich pieniędzy, a nie rozdawać i oddawać. Znaczy jeszcze na sytuację ekonomiczną można jakby naprawić albo zniszczyć jedno pokolenie. Ale tu pan powiedział, na takie ziemie odzyskane idą ludzie, którzy bardziej są odważni, tak? Bo oni idą w coś nieco, są bardziej przebojowi. To jest tak jak ludność napływa do Ameryki, tak? To wybiera się do Ameryki ten, kto mówi, okej, jadę gdzieś tam, będę walczył, może być różnie, nie znam terenu, ale co, jaki on ma, jaką cechę charakteru on musi mieć? On się nie boi ryzyka, tak? Jak ja sobie przypomniałem mój pierwszy wyjazd za granicę do Tajlandii, gdzie wziąłem z sobą pieniądze w wysokości 150 500 dolarów, co to było równowartością mieszkania, wziąłem to w kieszeni, do kieszeni, do torby schowami, pojechałem na drugi świata. To, że mnie wtedy rodzice i dziadkowie puścili, ja bym teraz na nie puścił. Teraz przyjdę do mnie syn i mówi, tato, jest taki fajny interes, jadę na 40 dni do Tajlandii, Malezji, Singapuru, daj mi równowartość połowy mieszkania w gotówce, czyli mniej więcej 200 tysięcy złotych, to powiem jak na idiotę. No w latach 90. to inaczej wyglądało. To nawet nie było 90. to było chociażby lat 80. No ale to nawet, no ja, teraz mi się ostatnio jakiś tam artykuł na Facebooku wyświetlił, czy można dziecko puścić same do szkoły, tak, małe dziecko. No ja pamiętam, jak byłem mały, to codziennie chodziłem sam do szkoły. No tak, czy tak? Ktoś z Państwa był odprowadzany przez rodziców do szkoły? No może się zdarzyło, pan, tak, w pierwszej klasie. Tak, ktoś, tak? To się zdarzyło, że czasem. W pierwszej klasie. Pierwszy dzień. No nie, no jest. No pierwszy dzień to jest oczywista sprawa, no tak, to tym nie umiem. Pokazać szkołę. Gdzie to jest? Żeby nie było, że po roku to był gdzie indziej. Następne dni już samemu się robiło. I były tramwaje i samochody i się przechodziło. No tak, dzisiaj to jest dylemat prawny, czy wolno. Tak, to można wylądować w więzieniu, jak puścić dziecko same w piątej klasie do szkoły. Jest tak, że już jak się robi jak się robi jakąś zupę czy coś takiego, to trzeba uważać, co się do tego garka wrzuci, bo jak się tam mówi, że łyżka dziegciu potrafi spaskudzić beczkę miodu, a co dopiero wiadro dziegciu. I ja mam takie obawy, że ta część imigracji ukraińskiej, ta pierwsza, kiedy tutaj przyjeżdżali ci biedni ludzie do pracy, pracowici, to oni byli okej. Oni byli okej. W tym sensie, że oni się chcieli asymilować. Oni chcieli tego awansu cywilizacyjnego i chcieli być częścią Polski. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili to przyjeżdżają tutaj głównie oligarchowie i zarządcy. Słowem, no nie wiem jak jest tutaj, ale na Podkarpaciu, no to największe takie, nazwijmy to koncerny deweloperskie, to jest kapitał ukraiński w tej chwili. I w związku z tym tutaj przyjeżdża oligarcha. Oligarcha musi mieć zaplecze, czyli mafię, prawda? Jak się komuś nie podoba, to mu tam utną, prawda, łyżką głowę i wszyscy wiedzą, że ma się podobać, nie? I tak dalej. I wtedy wszyscy ci ludzie, którzy tu przyjechali, którzy uciekali przed tymi oligarchami, przed tą mafią, no to z powrotem będą musieli niestety się, no, tutaj podporządkować. A nasze służby, nasza policja i nasi oligarchowie są po prostu słabsi. Zawsze mafie, czy też jacyś tam bandyci ukraińscy, to byli cyngle naszych mafii, bo byli najbardziej skuteczni i okrutni, więc oni bardzo szybko przejęli, zwłaszcza tam właśnie na Podkarpaciu. Nie wiem, jak jest tutaj, pewne sektory, tak jak na przykład sektor jakiegoś seks biznesu, no to nie muszę mówić, że afera podkarpacka, no to był efekt tego, że w pewnym momencie po prostu cały ten seks biznes został zmonopolizowany przez Ukraińców, no a za nimi przychodzą, czy też przed nimi przychodzą oligarchowie z wielkimi pieniędzmi, którzy tutaj z kolei, mając takich kolegów do torowania kwestii w urzędach,
No bo to jak to jest? No przyjeżdża tutaj ukraiński biznesmen i na przykład trzeba robić badania ludziom do pracy, to myślicie, że oni robią badania? Oni po prostu kserują, biorą, wymazują i po prostu kserują na ham. Jak się komuś nie podoba, no to po prostu musicie zmierzyć z całą tą maszyną wtedy mafijno-oligarchiczną i myślę, jednemu się po prostu uda, ale raczej wątpię, a drugiemu się nie uda. No i wtedy już wszyscy wiedzą, że się nie ma co z tym mierzyć. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy mają o to duże pretensje, że w takiej konkurencji nie mamy szans, bo oni tną wszystkie koszty i są jeszcze niechwytalni, bo są obywatelami Ukrainy i nic im nie można zrobić, a jeszcze klimat jest do tego, żeby im nie robić. W związku z tym w takiej wersji przedwojennej to faktycznie mogło się udać. Ale w tej chwili to się raczej może nie udać. To wszystko decyzje polityczne, w sensie zarówno danie moc naszych służb, nie ścigajmy Ukraińców, to wszystko wynika z decyzji, które można bardzo łatwo zmienić, tak? No tak, ale w pewnym momencie, kiedy to jest napinka, jesteś takim policjantem, idziesz do gości, którzy wiesz, że w razie czego to cię rozwalą, i tyle, to już zaczyna być trudne, bo tak, musi być przyzwolenie polityczne do takiej twardej walki, prawda, o teren fizycznie. Tego przyzwolenia w tej chwili nie ma, ale nawet jeśli będzie takie przyzwolenie, to jeszcze muszą być ludzie, muszą być tacy brudno-harowi, harowie, Dirty Harry, nie? Clintowie i Studowie, którzy z tą 45-ką czy z jakimś obrzynem, jak tam wejdą, to też zrobią wrażenie. No i to jest, wydaje mi się, jakiś problem. I ten problem będzie, bo uchodźcy z Ukrainy są zaprawieni w bojach, tak? Są bardziej przygotowani do tego, żeby być bardziej stanowczym, tak? Mają dostęp do broni w tej chwili, czego my nie mamy, tak? Są bardziej hardzi, stanowczy i to faktycznie może być za jakiś czas całkiem, o ile już nie jest, jakiś całkiem spory problem. No dokładnie. Bo to jest na tej zasadzie, że ilość z, takich, jak to się mówi, nie zbrodni, tylko przestępstw z ciężkim uszkodzeniem ciała na Ukrainie, tam gdzieś czytałem jakieś takie statystyki, to jest 50 razy więcej niż w Polsce. Czytałem kiedyś taką książkę faceta, który się chyba nazywał Grossman, to był jakiś gość z amerykańskich służb specjalnych, on napisał książkę o zabijaniu. Mówi, że o miłości napisano wiele książek, a o zabijaniu nie. No i on w tej książce pisze, że człowiek ma wbudowaną zaporę przed zabiciem, że żołnierze nie strzelają do drugich żołnierzy, że tam 2% żołnierzy strzela, powiedzmy, żeby kogoś trafić, cała reszta ma z tym problem, żeby wziąć, wycelować i zabić drugiego człowieka, lepiej strzeli gdzieś obok i wszyscy strzelają po prostu gdzieś tam, a 2% z jednej i z drugiej strony po prostu wykonuje zadanie wtedy. I nie wiadomo, którzy to są, reszta po prostu rozmywa tą sytuację. I w związku z tym Amerykanie od jakiegoś czasu starali się stworzyć system treningu, który tą barierę znosi. Takim właśnie, co jest ciekawe, takim treningiem były gry komputerowe. Doom był, zdaje się, wymyślony właśnie po to, żeby wyrobić odruch pociągania za spust, kiedy celownik jest w obiekcie, że tak powiem, a nie gdzieś obok. Taki mechanizm. No i chodzi o to, że ludzie, którzy już przeszli przez tą inicjację, powiedzmy, wojenną, oni są dużo groźniejsi, bo normalny człowiek zawaha się przed zabiciem drugiego człowieka, a człowiek, który jest weteranem, nie. Dlatego większość rewolucji zawsze robiono po jakichś wojnach, bo wtedy był dostęp do rozczarowanych weteranów, którzy jednak byli groźnymi ludźmi. W związku z tym wojna na Ukrainie tworzy nam dodatkowo niebezpieczną sytuację pod tytułem: mamy tam mnóstwo weteranów wkurzonych, bo ich kobiety przyjechały tu, tak? Polacy je już wyobracali w tej wewte. Oni dodatkowo mają 50 razy więcej broni na mieszkańca niż my, bo my nie mamy prawie w ogóle. A tam przecież Żeleński w pewnym momencie rozdał broń wszystkim praktycznie, którzy tylko chcieli. Przemyt broni od dawna przez granicę polsko-ukraińską jest gigantyczny. W związku z tym ja uważam, że mamy podłożoną bombę pod Polskę i my musimy coś z tą bombą zrobić. Jakoś sprytnie wymyśleć procedury czy jakieś strategie, które nie powtórzą tutaj tych wszystkich sytuacji, które się powtarzają tam co 100 lat między Polską a Ukrainą, no bo ta historia tych naszych relacji jest niestety, ma ten wspólny mianownik, że za każdym razem, kiedy do czegoś dochodzi, to ma wtedy formę skrajnych jakichś ludobójczych
orgii ze zwierzęcenia. Nie wiem jak to, gdzie najczęściej, największą przyjemność to jest dręczenie dzieci, kobiet, tego rodzaju rzeczy. Nie wiem czemu tak jest, ale jakoś tak jest i wymyśla się tutaj straszliwe metody, naprawdę. Sąsiadów, takich bardzo, bardzo skoligaconych narodów, tak? Jeden drugi, tak jak w rodzinie czasami. Tak, no i tak, problem... Tak, jak było w Jugosławii, tak? No właśnie, tak, ale jeśli chodzi o te sposoby, powiedzmy, zabijania tutaj, no to wydaje mi się, że to jest jednak jakiś tam ewenement w skali świata i nie miejmy złudzeń, że to się zmieniło, ponieważ od czasu Chmielniczyzny poprzez wszystkie tego rodzaju ludowe jakieś powstania, te metody zabijania były mniej więcej takie same, jak na Wołyniu. Czemu tak jest? Nie wiem. Jeśli tak było przez 400 lat, no to oznacza, że w tej chwili, jeśli coś takiego by się wydarzyło, to prawdopodobnie będzie miało to podobnie straszliwą formę. Dlatego wydaje mi się, że to jest poważna sprawa i należałoby... To jest prawda, taka sytuacja ma pewne detonatory. Można, mając już tą historię, bo gdybyśmy nie mieli tego, na przykład Wołynia, prawda, tylko jakąś tam Koliszczyznę, czy jakąś tam Chmielniczyznę, czy coś takiego, no to byśmy mogli powiedzieć, że to było dawno temu i nieważne. Ale dzięki Wołyniowi wiadomo, że to jest świeża historia stosunkowo, ale możemy się też na niej nauczyć, jakie elementy były zapalnikiem tego wszystkiego. Co jest ciekawe, przez 11 lat człowiekiem, który tam administrował na Wołyniu, był wojewodą wołyńskim, był niejaki Józewski, wojewoda. No i ten wojewoda Józewski prowadził politykę bardzo proukraińską. W ogóle na Wołyniu Ukraińcy stanowili większość. Ale to była polityka, która można powiedzieć, że ułatwiała życie Ukraińcom i utrudniała życie Polakom. On został dopiero chyba pół roku przed wojną zamieniony na kogoś innego, ale ta polityka trwała 11 lat od praktycznie 27 roku. W związku z tym już widzimy, że przywileje dla Ukraińców to nie jest dobry pomysł. Że też jest pewna masa, nazwijmy to, krytyczna, że jeśli w jakimś miejscu Ukraińcy by mieli jakąś tam przewagę, no to to jest sytuacja niebezpieczna. Ja się najbardziej boję tego, że według jakichś tam naciąganych, naginanych przepisów unijnych może dojść do sytuacji, w której Ukraińcy z jakimś tam prawem pobytu czy czymś takim będą mogli głosować w wyborach lokalnych, samorządowych. Na podstawie przepisów unijnych, jak mieszkają w Niemczech, też mogą być lokalne wyborach, prawda? Tak. Obywatel Unii. Jako obywatel. Tak, są przepisy unijne, nie jest obywatel. Tak, ale jako obywatel Unii, ale Ukraińcy nie są. No właśnie, nie jest. Ukraińcy nie są. W momencie, jak mają jakąś kartę stałego pobytu czy coś, to można to łatwo podciągnąć. To można podciągnąć. To jest obywatel, to jest nie tym. Tak, więc to jest kwestia interpretacji, powiedzmy tego. To nie jest tak, że jesteśmy skazani na ten wariant, ale nasze władze mogą do tego wariantu doprowadzić. I nie ma wątpliwości, bo ja to już słyszę tutaj od jakichś moich znajomych Ukraińców, że oni już są prawie że gotowi, jeśli chodzi o ich reprezentację polityczną. I nie miejmy złudzeń, że będzie 10 partii ukraińskich, które się rozdrobnią. Będzie jedna. Nie ma tu wątpliwości. A naszych oczywiście będzie 3-4. W związku z tym jest duża szansa, że Ukraińcy mogą realnie przejąć kontrolę nad jakimiś, zwłaszcza dużymi ośrodkami miejskimi. No i teraz jest pytanie. Jeśli na przykład w takim Wrocławiu burmistrzem zostałby Ukrainiec i jeszcze posiadający w Radzie dosyć mocne oparcie, powiedzmy, w swoich ludziach, plus jeszcze takich ludziach, którzy im tam sprzyjają, to powiedzcie mi, zwiększy się wtedy ilość Ukraińców we Wrocławiu, czy raczej Ukraińcy z tego Wrocławia wypłyną? I co się stanie na prowincji? Czy jak prowincja zareaguje? Najlepsze się stanie, kiedy wreszcie ta gospodarka wyhamuje, bo teraz jest świeci słońce, brakuje rąk do pracy dramatycznie, w każdej dziedzinie. Tutaj po prostu, wiesz, tu są łapanki za pracownikami praktycznie, nie? W tym mieście przynajmniej. I jak to się skończy, jak to wyhamuje, jak zaraz będą zwolnienia, to nie oszukujmy się, no jest możliwe, że jednak ci co najmniej opanowali język polski i tak dalej, będą pierwsi zwolnienia. No tak, oczywiście. Więc zaraz się zacznie robić niewesoło. Ja pamiętam też, jak się na przykład w ten 2008 roku zaczął kryzys, akurat wtedy mieszkaliśmy z żoną w Irlandii, no to się dramatycznie pogorszyły nastroje. Jak było wszystko fajnie i wszystko szło do przodu, no to była taka bardzo, bardzo, bardzo przyjazne nastawienie Irlandczyków do nas, a potem sobie było takie... Średnio. Dostawaliśmy po tym wszystkie zasiłki, jakieś inne bzdury, które nam się należały. To trzeba było za tym miesiącami chodzić po tych urzędach. Nawet sama administracja, ta biurokracja
rządowa. No tak, ale teraz wyobraź sobie, że jesteś Ukraińcem, jesteś tutaj, jest tutaj już na miejscu mafia ukraińska. Tak, która sobie dobrze radzi, no to wiadomo, że takie osoby, które są wywalane z roboty ze względu na sytuację, powiedzmy, lekko kryzysową, zasilają mafię. To jest przynajmniej w dużej części, no bo gdzie ma, co niby mają robić? Zwłaszcza, że są to ludzie, którzy pewnie w dużej części byli już gdzieś tam na froncie, już walczyli, już coś tamtego i tak dalej. No bo tacy ludzie tu prawdopodobnie przyjadą. Zresztą zobaczymy. Żeby tego uniknąć, tak myślę, że same w Irlandii, najlepiej jest zrobić, uwolnić potencjał gospodarczy tego kraju. Tak? Amen. Żeby ludzie zamiast myśleć o jakichś rozwobach, myśleli o pracy, dorabiali się, czuli, że zarabiają w pracy, nie muszą wtedy używać broni, przemocy i tak dalej, tylko po prostu pracują, czyli uwolnienie jeszcze wtedy można wykorzystać. Wykorzystać, bo wtedy ci ludzie... Bo oni pracują, marża z ich pracy zostaje w polskich przedsiębiorstwach. Czy nawet z ukraińskich, które tutaj założą, ale ona zostaje tutaj. Tu wygeneruje jakiś zysk. Może część tego zysku zostanie gdzieś wyeksportowana, wywieziona, przeniesiona i tak dalej, ale sporo zostanie, bo ci pracownicy pójdą coś zjeść, pójdą gdzieś się coś napić, pójdą coś do fryzjera, pójdą kupić jakieś ciuchy, jakieś inne rzeczy. I zostaną te wszystkie dobre usługi, które wyprodukują. No właśnie, tak? Także tutaj trzeba raczej uwolnić ten potencjał, pozwolić, żeby oni pracowali, a nie myśleli o innych rzeczach. No tak, ale tylko, że tak powiem... To światełko w tunelu właśnie. Tak, ale tylko o tym, co mówi tylko Konfederacja, nikt inny, tak? Jeśli założy się normalną pracą to robić, to nie będzie niby brawową, mordową, zmienną. Ale został rozładowany konflikt przecież w Belfaście w ten sam sposób. Zresztą ci ludzie byli zbyt bogaci, żeby się tam chciało jakieś tam... I to jest ten bezpiecznik i antybezpiecznik. Krótko mówiąc, jeśli uwolnimy potencjał gospodarczy, to pójdziemy w kierunku, w której będziemy dużo bardziej bezpieczni. Jeśli pójdziemy w kierunku kryzysu, będziemy dużo bardziej narażeni na, powiedzmy, jakieś elementy związane z wojną domową. W związku z tym ten wariant, powiedziałbym, kryzysowy, który nam rząd w tej chwili odpala, na wszystkich możliwych, bo z jednej strony zadłuża nas na maksa, żeby nam zacisnąć, prawda, pętlę na szyję, z drugiej strony ceny energii na maksa, żeby było jeszcze gorzej. Kupują no wiadomo, jakieś towary na maksa, odcinają łańcuchy dostaw, żeby było jeszcze gorzej. To jest wariant zamieszek. To jest wariant zamieszek, ale druga rzecz, zwróćcie Państwo uwagę, że jak w Stanach Zjednoczonych wybuchł wielki kryzys, to wtedy był wielki boom młodych ludzi, którzy szli do wojska. Jeszcze na tak zwane kontrakty bezterminowe. Nie wiem, czy czytaliście taką książkę Stąd do wieczności. Był taki szeregowiec Eli Previt i on właśnie był bezterminowcem, bo chodziło o to, wtedy miał większy żołd. No i do czego zmierzam? No w tej chwili polska armia, jak wiemy, nie ma kadr. Ma oczywiście kadry, ma mnóstwo super fajnie wykształconych bez sensu generałów. Nie, oczywiście, ale szeregowców jest no liczebnie tyle samo. I jeszcze oni cały czas no nie mogą już awansować, bo nie może być już więcej generałów. To już absolutnie z wszystkich generałów mamy na świecie. Jeszcze całe społeczeństwo jest rozbrojone, tak? Tak, kto tu ale... Na tej sali? Ale... To... Jeden kolega tylko tam widzę. Jak on, myślimy, tak? A jak tak naprawdę to jest coś, co ma broń? Chyba nie ma, tak? Nie, wiesz? No ja też mam, ale czarnoprochową, to się nie liczy. Kolekcjonersko. No to jest porządna 44 mm, nie ma co śmiać. Także... Co? Zachód zawojowano, tak? Dokładnie. Nie ma tutaj w ogóle... Ostatnio strzelałem z takiego Magnum zwykłego, no to on ma taką właśnie 44 kaliber, więc tutaj tak jest kompatybilny. W każdym razie, co to, że się mądrze mówili? O tym detonatorze. O tym detonatorze, tak, no ale to jeśli, o tym, że rząd idzie ewidentnie w kierunku sytuacji, w której nakupił sobie sprzętu i nam się może wydawać, że nie wiadomo, kto ten sprzęt będzie obsługiwał. Jak będzie bieda... No, jest taka opcja, no bo tu ustalmy taką rzecz, że to przecież nie polski rząd każe kupować te wszystkie sprzęty, tylko wystarczy spojrzeć, od kogo kupują, prawda? No, jeszcze te ostatnio śmigłowce Apache 96 chyba planują i tak dalej. No, co oni tu naprawdę planują? Jakąś gigantyczną wojnę. No tak, kogo z kim? No, właśnie to jest pytanie, kogo z kim? Nie mam systemu przeciwlotniczych żadnych, jakichś sensownych. No nie, więc to jest wojna. Myślę, że to są siły antypartyzanckie i myślę, że to będą siły miast,
centralnie tutaj sterowanych przez jakąś lewicę ukraińską przeciwko konserwatywnemu, że tak powiem, zapleczu i prowincji. Tam będą te zagony pancerne jeździć i z nami będą walczyć. I te Apache będą właśnie latały nad Polską. Na logikę to trzeba powiedzieć, że taki żelazny mycki jak nad Izraelem, żeby to żadna rakieta nam nie wpadła. Ale kto nas chce, przepraszam bardzo, w tej chwili zaatakować? No jaki sens ma sojusz NATO, skoro my musimy kupować broń? No przecież jest wiadomo, że jeśli jest ten sojusz i ten piąty paragraf, który mówi, że jak nas zaatakują, to oni się wtedy zastanowią, co zrobić, co jest straszliwie niebezpieczne już. Wiadomo, przy takiej sankcji nikt nas nie zaatakuje. No ale mam takie pytanie, co to znaczy sensowna armia? Sensowna armia to jest narzędzie. To nie wystarczy mu kupić czołg i helikopter, tylko jeszcze musi być ktoś, kto nie da sobie tego czołgu i helikoptera zniszczyć pierwszego dnia. I tak, i potem jeszcze wsiądzie do tego ktoś, kto będzie wiedział, do czego strzelić. Że nie, strzeliłem w stuk siana rakietą za 100 tysięcy dolarów, nie? Przepraszam. Nie o to chodzi. Moim zdaniem polska armia jako element, nazwijmy to, chroniący Polskę, ma wartość zdecydowanie ujemną. Gdybyśmy utopili cały polski sprzęt albo rozdali go polskim obywatelom z czołgami i samolotami włącznie, są przecież piloci, którzy potrafią tym latać, to myślę, że wtedy wartość obronna wzrosłaby trochę. No tak, no bo sprzęt to sprzęt, a człowiek to człowiek. Tak? Człowiek to człowiek. I to obsługują urzędnicy. I teraz pytanie, czy właśnie taki, nie wiem, no, generał, który no, jest tym generałem, jednym z tych miliona generałów, no jaki on ma interes teraz, żeby narażać życie, tak? I to jest bardzo ciekawe pytanie, bo żyjemy w XXI wieku. Myślę, że dużo osób tego nie zauważyło, jeśli chodzi zwłaszcza wojskowych, którzy kupują sprzęty, że jest coś takiego jak pancerz. Pancerz to tak naprawdę, w pancerzu chodzi o to, żeby człowiek za tym pancerzem czuł się bezpieczny, że miał złudzenie bezpieczeństwa, bo jak człowiek się nawala na śmierć i życie, to bardzo ważne jest, żeby miał takie poczucie, że ma szansę to wygrać, przeżyć. Tak. I pancerz jest bardzo ważny. A wiecie Państwo, jaki jest permanentny, 100% idealny pancerz? Nieobecność żołnierza w środku bojowym. Wszystko zdalnie sterowane. Do czego zmierzam? Agresywność na polu walki zależy od stopnia bezpieczeństwa. To jest tak, jak były samoloty w II wojnie światowej, te, które manewrowały bardziej dynamicznie, to od razu ich piloci agresywniej walczyli. To tak naprawdę nie było dobrze, bo wtedy się bardziej narażali. No ale to jednak w walce chodzi o to, żeby zdominować drugą osobę, żeby ją pozbawić najpierw złudzeń, a kiedy już się trzęsie w kącie, to wtedy się ją zabija. I dron daje fantastyczną sytuację, po pierwsze wyćwiczenia się do stopnia taniego wyćwiczenia się na symulatorach do stopnia eksperta, bez konieczności posiadania realnie 5 żyć, prawda? Tak, no ale mogą być drony. No dzisiaj ludzie mówią w ten sposób, no trzeba przede wszystkim rozpoznać teren, zaznaczyć cel i go zniszczyć. No jest wszystko, to jest wszystko. Nic więcej tam nie występuje i wszystkie te trzy elementy załatwia dron, a my kupujemy śmigłowce z ludźmi w środku, z tymi generałami, bo kto od nim, szeregowiec będzie leciał śmigłowcem? No nie, generał ma żonę, kredyt, trójkę dzieci. W pierwszym fazie nie można dopuścić do uzyskania dominacji w powietrzu przez dron. No ale my nie mamy w ogóle żadnych środków związanych z walką o dominację w powietrzu. Nie mamy żadnej sensownej broni przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, jakiejkolwiek. Są filmiki. No oczywiście, że tak. No tak jak mówię, no my jesteśmy przygotowani na defiladę, jeśli chodzi o i słabo. I to w dzień słoneczny, tak bym powiedział. I to są realne zdolności naszej armii. My jesteśmy przygotowani do tego, żeby wydawać ciężko zarobione pieniądze podatników korporacjom budującym sprzęt zbrojeniowy. Drogie zabawki, tak, które ładnie wyglądają medialnie na obrazkach. Wiem, jak minister obrony defiluje przy tym, czyli na takich defilach. No. Tak. Już nie wspomnę o tym, o czym to bardzo ważnie, czy podkreślał to dr Sykulski, że w tym pancerze jest też mentalność ludzi, którzy chcą bronić tej ojczyzny. To nie chodzi tylko, że sam sprzęt, bo nawet sam sprzęt, jak człowiek nie ma poczucia, że broni czegoś, co jest jego wartością, twojej rodziny, ziemi, własności i tego kraju, tej historii i tak dalej, no to on
walczy dużo, dużo gorzej. Szkoła, szkoła i media zrobią. Ale powiem ci, Darku, że jeszcze wiesz, możesz być cynicznym zabójcą, ale musisz być dobrze wyszkolonym cynicznym zabójcą, który uważa, że no przecież czemu jest tak, że po wojnach mnóstwo najemników jeździ potem jeszcze po jakichś wojnach po prostu, bo nie ma dosyć tego. Bo ich to po prostu bawi. Ale są to ludzie, którzy są świetnie wyszkoleni. Ich to polowanie na ludzi po prostu bawi. Też czytałem taką książkę o psychologii pola walki i tam jest po prostu, ale to też rozmawiałem potem z moim kolegą Radkiem Sikorą. Sikor. Sikorski, ale nie Radek. Ale byś padł. Jak się nazywa ten autor od Husarii Polski? Sikora, ale jakie ma imię? Mam dwóch kolegów, takim się zawsze myli. Radosław Sikora, no mimo wszystko, ale nie Sikorski, tylko Sikora. No i on mi mówił, że dokładnie to samo było, jeśli chodzi o Husarię, że to byli goście tak wyposażeni i tak wyszkoleni, że w ogóle, jeśli chodzi o psychologię pola walki, wygrywa ten, kto się nie cofnie. Krótko mówiąc, jeśli ktoś się cofa, to tamci już po nim jadą i już przegrywa. Jeśli wychodzi gość i jest pewny, że on tutaj zostanie i że po prostu nie ma na niego cwaniaka, no to po prostu cwaniak musi się znaleźć po drugiej stronie. Na tym polega jakby fenomen husarii, że oni byli tak dobrzy. Nie cofała. Nie cofała. Jak się pojawiała na placu boju husaria, to wszyscy wiedzieli, że oni już są do utylizacji, bo przyjechali husarze. I podczas II wojny światowej też były takie sytuacje różne, że były pewne jednostki, które były tak dobrze wyposażone i wyszkolone, że one wiedziały, że one po prostu będą rządzić. No i teraz jest pytanie, czy my mamy wojsko wyszkolone na tym poziomie? No może specjaliści typu Grom, Formoza czy coś takiego, to oni mają takiego ducha i taką pewność tego, że sobie z każdym dadzą radę. Tak jak był film Ridleya Scotta o tym Maximusie Gladiator, prawda? Oni byli na tej arenie i gość mówi, cokolwiek wyjdzie z tej bramy, damy sobie radę. Musimy trzymać się razem. Tak, dokładnie, musimy trzymać się razem, damy sobie radę. No i teraz jest pytanie, czy polskie wojsko jest wyszkolone w ten sposób? Czy są instruktorzy, którzy są w stanie go tak wyszkolić? Czemu instruktorzy z Gromu, czy też byli operatorzy Gromu, nie są instruktorami polskiego wojska? No czemu? No bo to jest machina urzędnicza i taki profesjonalista pokazał wszystkim tym zupakom, tym generałom, że oni się kompletnie na niczym nie znają, w związku z tym trzeba ich trzymać z daleka od tego całego interesu i tyle. Wiecie, ile procentowo amunicji zużywa w polskim wojsku Grom? Tam jest, nie wiem, 100 chłopa w tym Gromie. Zużywa mniej więcej między 70 a 80%. Pozostali nie strzelają. Pozostali nie strzelają. Rozbierają broń, tak, oliwią i nie strzelają. Nawet nie oliwią, ktoś tam te oliwi, to siedzi w tym. Bo po co? Na misjach. Ja nawet słyszałem, że nawet na misjach polscy żołnierze w tych bazach, gdzie od czasu do czasu jeżdżą i gdzie ktoś ginie, nie do końca przejmują się jakby stopniem swojego wyszkolenia. Słyszałem takie historie od mojego znajomego, który tam był z Gromem, że właśnie był przerażony faktem tego, że oni mimo, że narażają swoje życie, to i tak tam mają gdzieś, nie wiem, procedury, przeszkolenie, ustawienie celowników w karabinach nawet, czy świadomość tego, gdzie jest centralny zamek otwierający luki ewakuacyjne w rosomaku. Okazuje się, że jak taki rosomak się przewróci, to nikt nie wie, jak z niego wyjść. A tam jest z tyłu taki centralny zamek. I oni musieli pójść do gościa, który się na tym zna, i on im to wytłumaczył, i byli pierwsi, którzy o to zapytali. Tego, żeby nie było w ogóle armii, żeby to państwo na dłuższą metę funkcjonowało? Nie wiem, natomiast jestem pewien, że gdyby taki rosomak był w rękach prywatnych, to jego właściciel po dwóch dniach wiedziałby, gdzie jest ten zamek ewakuacyjny i jeszcze znałby, a po tygodniu już znałby go na wylot, jeździłby z nim. No gdzie są tacy goście, którzy lubią taki towar? No i znaczy, mi się wydaje, że tak naprawdę, jeśli chodzi o obronność państwa, to ta obronność militarna to jest jeden z aspektów tak naprawdę. No bo po pierwsze to jest no, bronimy swojej kultury, bardzo ważne, gospodarki, no, mnóstwa takich różnych rzeczy, gdzie są zakusy na tą polskość i tutaj żaden czołg nam nie pomaga. My walczymy i przegrywamy walkę o polskość od wielu lat na licznych frontach i ta walka jest prowadzona w tak sprytny sposób,
że żaden czołg nas przed nią nie ochroni, a my wydajemy gigantyczne pieniądze na te czołgi, licząc na to, że ktoś się nareszcie pofatyguje z jakimś innym czołgiem do granicy, jeszcze przepłynie tym czołgiem jakiś bóg czy coś takiego i wtedy da się do niego szczelić. I się wtedy nareszcie te pieniądze, że tak powiem, jakoś się okaże, że nie zostały tylko... Tak, a przecież można by w mnóstwo rzeczy inwestować. Nie wiem, w szkolnictwo, w przemysł, właśnie w przedsiębiorczość, ale na tej zasadzie inwestować, żeby po prostu obniżać podatki. Przecież to też jest inwestycja. Znosić bariery biurokratyczne, opodatkowanie pracy i tak dalej, to też jest inwestycja. A nikt o tym tak nie myśli. Podatki upraszczać. Je. Firmy waliły w tepce. Byliśmy drzwiami i oknami, to te podatki, na przykład kupi podatek od osób fizycznych, nie zmienił się tam od 15 lat, jak my wtedy byliśmy w 2007-2008 roku. To się cieszy, że się nie zmienił. Ale nie, to było niesamowite, to było niesamowite. I mimo że stawki wcale nie były jakieś strasznie niskie, to naprawdę powodowało to, że ludzie bardzo chętnie tam lokowali kapitał. Były specjalne ulgi na coś na zasadzie, jakby to ludziom przetłumaczyć, nie pytam skąd są twoje pieniądze. Przecież cała diaspora irlandzka w Ameryce, i oni ich zapraszają. No ale to jest normalne myślenie. To jest, wydaje mi się, że to jest na tej zasadzie, że jeśli Polska byłaby autonomicznym państwem, takim, które dba o to, żeby Polska była silna, to wtedy to byłoby widać po tym, co robiliby politycy zarządzający. My ewidentnie jesteśmy w ten sposób sterowani, w ten sposób zarządzani, żeby się to wszystko rozwaliło. Krótko mówiąc, żeby ludzie biednieli i tak dalej, i tak dalej. Nasi rządzący nie są zainteresowani prosperity Polaków. Po prostu. Nawet gdyby te podatki były takie, są w tej chwili wysokie, ale były stabilne, to Polacy jako przedsiębiorczy naród się do nich przygotował. No. Często prawnicy posługują się... Stabilne i jasne. Stabilne, no ale jakby były stabilne, to po roku, dwóch, trzech byś się do nich przyzwyczaił, tak? I byłyby dla ciebie jasne, tak. Żeby, co może, no, czego nie wolno. Tak, ostatnio z tym polskim wałem, przecież no tak. Się żyć z tym ZUS-em, z tym ja to dokładnie, zobaczcie, to jest, nie? Prawnicy często posługują się paremią, że nieznajomość prawa nie chroni. Ona obowiązywała w Republice Rzymskiej, wtedy kiedy była ustawa 12 tablic, czyli całe prawo było tak. W 12 tablicach i było stabilne przez, nie pamiętam, 200 albo 300 lat. Wtedy faktycznie można wymagać, jeżeli przepisy podatkowe byłyby stabilne przez 10-15 lat, to my mamy takie środki nowoczesnej technologii, jakbyśmy się z tym zapoznali, doradcy podatkowi by wiedzieli, jak tłumaczyć, jak robić, gdybyśmy wiedzieli, co można, czego nie można. I nawet w tych skomplikowanych i trudnych przepisach nauczylibyśmy się normalnie pływać bez zbędnego ryzyka. Tak? A jak to się co chwilę zmienia, to przygotujesz się do jednych przepisów, założysz spółkę komandytową czy jakkolwiek inną, oni się to zmienią, tak? Albo nawet nie zmienią przepisy, tylko zmienią interpretację tych przepisów. Darek, ale wiesz, ty na to patrzysz w ten sposób, że jest to, ten lewiatan jest takim wrogim tworem i chciałbyś, żeby był jednak takim, wiesz, hodowcą, który nie zażyna... Dba o swoje owce. Który dba o swoje owce, prawda? Strzyż nas, ale nie zabijaj przy okazji, nie. Bez sensu. Chociaż tyle. To złe podejście? No właśnie wydaje mi się, wiesz, mi się wydaje, że wolałbym, żeby to był oddolny samorząd owiec, który dba o to, żeby owce były jak najszczęśliwsze i było ich dużo i żeby były tłuste i żeby same się szczygły, jak już mają potrzebę. Tak, ale pierwszym etapem było to, żeby przynajmniej nas nie strzygł za często, tak? No właśnie, nie wiem, czy... My się wzbogacimy, to wtedy... Założymy bardzo oddolne samorządy. Tak, i to jest, znaczy, bo to faktycznie to musi być na tej zasadzie, że my teraz musimy przyjąć taką pozycję, która da nam się, która jeszcze nie da nam autonomii, bo jesteśmy za słabi, ale da nam się wzbogacić, utuczyć trochę, prawda? Nie możemy się kolegować z kimś, kto nas chce po prostu użyć jako bydła rzeźnego, prawda? My chcemy dawać mleko. Nie. Znosić jaja. My chcemy znosić jaja. I chcemy takiego w tej chwili gospodarza, który będzie widział w nas kury znoszące złote jaja i owce, które się strzyże na wełnę. A jak już się podtuczymy, to wtedy podziękujemy mu za tą okoliczność. Jak się podtuczymy, jak zwiększymy liczebność tych podtuczonych owiec. Tak, klasy średniej. Klasy średniej, tak? Bo klasa średnia jest mała. Tak, większość ludzi przyznaczonych do życia nie jest z własnej pracy, tylko z jakichś zasiłków, innych rzeczy, tylko klasa średnia żyje z własnej pracy. No tak, ale przy tym poziomie obciążeń, no to ciężko się będzie podtoczyć, tak? No przy tym tak. Stabilnością, ale wysokość, bo jest to przypadku, że jest dochodowego,
jeszcze tusy, jeszcze tam coś. Daniny solidarnościowe i tego się robi. Nie, no oczywiście, że wolelibyśmy prawo stabilne, jasne, proste i jeszcze do tego niskie podatki, ale z dwojga złego. Zdecydowanie. Żeby jakby na początek, żeby tylko nie zmieniali przez parę lat tych przepisów. Darku, ja cię zaskoczę, bo ja bym chciał podatki dobrowolne. Nie, no absolutnie. To Tomasz Sommer to pracę doktorską na ten temat napisał, że powiedział, że przymusowe podatki niestety pod względem moralnym są rozbojem. Pozwolę sobie zabrać głos. Znaczy, ja prowadziłem działalność w wielu krajach i uważam, że w Polsce podatki nie są najwyższe. I jeżeli każdy może wsiąść w samochód, przejechać się, jak wygląda Czechy, Słowacja, wszystkie te demoluty, Bułgaria. Szybko dojdzie do wniosku, że Polska jakoś wyjątkowo szybko się rozwija. Polska jest dużo bardziej rozwinięta niż wszystkie pozostałe kraje demolutów. To nie ma wątpliwości, o tym mówią statystyki, o to można zobaczyć. Więc poza tym, to z Dankiem już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, na przykład w Holandii, w której prowadziłem działalność, podatek dochodowy jest 55%. W związku z tym Holendrzy no, nie bardzo chcą wydawać, oni są uważani za poznaniaków polskich, dlatego że 55% oddawania z każdego guldena czy do euro zarobionego, to strasznie ciężko się wydaje takie pieniądze. W związku z tym powiem tak, no, jestem przedsiębiorcą, oczywiście chciałbym, żeby były niskie podatki i tak dalej, natomiast ponieważ jakiś tam ogląd mam, uważam, że w Polsce podatki są, bym powiedział, przyzwoite. Ale Andrzej, ale moment. Ale to jeszcze jedno zdanie tylko. Jaki VAT tam jest? VAT jest wszędzie podobny. W Holandii VAT jest 20%, ale gdzieś tam jest VAT, ale 55% dochodowego. Tak. A ZUS? No ZUS też jest jakiś, ale ja to cię muszę. To są naprawdę olbrzymie pieniądze, tam, to oczywiście tam są duże plusy inne, na przykład takie, że całkowity dochód z jednego roku można rozpisać w amortyzację w tym samym roku. Właśnie. W związku z tym oni cały czas inwestują. Ile zarobi, tyle inwestuje, bo inaczej musiałby 55% oddać podatek. No ale, no, ale. Ale mi chodzi o to, że ja taki prosty ogląd. Samochód wsiąść, pojechać, zobaczyć jak wygląda ta wioska na Węgry, które tak... Ale tak to jest jeszcze, moim zdaniem, to jest jeszcze taka kwestia, że to nie jest tylko opodatkowanie, ale to jest też chęć poprawienia swojego losu przez Polaków. I jeszcze kombinatoryka, bo przecież myślę, że każdy stara się optymalizować jakoś tą kwestię podatków, wykombinować tak, żeby to jakoś obejść, ile wlezie, bo gdyby chcieć zapłacić wszystkie podatki, jakie państwo, że tak powiem, dla nas wymyśliło, no to wtedy już zupełnie to nie ma sensu. Ale ja od lat powtarzam, to nie jest ważna stawka podatku. Bo stawka podatku to jest tylko podatek liczony jest od nadwyżki między kosztami, przychodem a kosztami. Problem jest w tym, że w polskim systemie podatkowym prawie nic nie jest kosztem. Tak? Mój samochód nie jest kosztem, benzyna nie jest kosztem, albo mają jest kosztem. Do ograniczenia to jest kosztem. No nie, no ale ja tylko to licytuję. Ale jest kosztem. Ale, no czekaj, 50%. Nowy samochód amortyzuje się przez 5 lat, używany samochód przez 2,5 roku. I to jest koszt jasny. No ale masz w tej chwili do ograniczenia. No dobra, no może ograniczenie 150 tysięcy. No dobra, no dobra, ale z turniejczykami się szczegółowo, ale na przykład nie wiem. Ale o jakim samochodzie mówimy, o osobowym, czy to jest... O osobowym, tak, bo to jest w ogóle bez... No dobra, ale Andrzej, ale wiesz dobrze, że tak o... Znaczy jako prezes swojej własnej spółki nie mogę docować. Ale my podążamy ich schematy. Jest to bardzo dużo, no, mnóstwo rzeczy nie mogę rozliczyć. Gdzieś nie mogę odliczyć VAT-u. I to niby stawki podatkowe są na takim samym poziomie, tylko co roku się okazuje, że księgowo mówi tak, że to już nie jest kosztem, to jest kosztem tylko w połowie, a to jakieś... Ale to jest wszędzie. W świecie, w którym żyjemy, tak jest, bo żyjemy w świecie... Znaczy, ja nie wiem, jak jest w Holandii. Ty jesteś z Holandii. Ale moment, Andrzej. Ty jesteś w Holandii. Ja nie wiem, jak w Holandii jest. Ja tylko wiem, że w Polsce, mimo że nominalnie podatki są na ciągle takim samym plus minus poziomie, ale to, co mogę odliczyć od podatku, jest tego coraz mniej, coraz więcej problemów. Jest, nie wiem, delegacjami muszę rozpisywać, z jakimiś noclegami, z paliwem, z jakimiś innymi rzeczami i tak dalej. Nowe opony do samochodu jest jakiś problem. Co chwilę słyszę od księgowej, czy ona może to rozpisać. I to też powoduje, że co z tego, że nominalna stawka jest nie 50% jak w Holandii, tylko 19% czy tam ileś, skoro większość moich wydatków prywatnych, czyli nie jest kosztem. Tak? Tego nie mogę uznać, to muszę wrócić
koszty jest jakieś inne i tak dalej. Ja myślę, że to jest problem wszystkich podatników. No nie, ale wydaje mi się, że to chodzi o to. Ale sam powiedziałeś, że w tej Holandii, jak coś inwestujesz, jak wydasz, kupisz nowy telewizor albo nowy samochód, traktujesz jako inwestycję, to przecież nie płacisz od tego podatku, tak? W Polsce telewizor nie, no dałem przykład, Andrzej, przykład telewizora, no czegokolwiek, no. Mogę traktować telewizor jako inwestycję, bo robię szkolenie czy jakieś inne rzeczy, tak? A nie, w Polsce tego nie zrobię, no. Dlaczego te wszystkie państwa nagle zwiększają deficyty, nagle się zbroją, nagle przyjmują wszystkich, rozdają pieniądze na lewo, na prawo, ktoś na to pozwala, no, jakiś bankier daje na to pieniądze. Ktoś da mało zielone światło. No i to jest pytanie, jest bankier, czy każdy rząd orze jak może, jak się mówi? Nie, no oczywiście, że nie jest tak, że każdy rząd orze jak może. Natomiast są w tej chwili dwa zasadnicze ośrodki władzy. Banksterka, powiedzmy, zachodnia, którą możemy tutaj identyfikować z Wall Street, i wschód, no, którego jądrem są Chiny. No i wiadomo... Przepraszam, że przerwę, ale gdyby tak było, to mamy sytuację z COVID-em. To była taka piękna sprawa, że nagle się okazało, że COVID poszedł globalnie. Nagle ktoś rzucił, że jest straszny wirus, który zabije całą ludzkość i czy zachód, czy wschód, czy północ, południe zapakowali się w maski, robili lockdowny, zamykali fabryki. To by było trochę przeciwko temu, że są jednak dwa ośrodki. No nie, wydaje mi się, że absolutnie nie, no bo przecież te dwa ośrodki, one nie są oddzielone, na szczęście, chwała Bogu, żelazną kurtyną i każdy robi, tylko to są, powiedzmy, dwóch takich zapaśników, którzy są w jakimś zwarciu i robią bardzo podobne rzeczy. No jeśli jeden pcha w jedną stronę, to drugi będzie pchał w tą samą stronę, który tamten, licząc, że potem przejmie tę energię i wykona rzut i tak dalej. Chociaż sztuka walki często wykorzystuje się siłę przeciwnika, tak? I jak bardzo na to można patrzeć, to powiedzieć, że jeżeli siła i ruch wyszedł ze strony Stanów Zjednoczonych, żeby doprowadzić do czegoś tam, to Chińczycy sprytnie to wykorzystali do przerwania łańcuchów dostaw, do pokazania słabości Zachodu i tak dalej. Ale przerwanie w kapitalizmie łańcuchów dostaw oznacza, no ktoś za ludzi musi płacić. Chińczykom opłacałoby się, gdyby to była ta teoria dwóch sił, produkować na maksa, dlatego że oni są jedynymi beneficjentami tego. Ale sam nie wiem, Amerykanie robią lockdown, nie Europa robi lockdown i produkują. No absolutnie nie, absolutnie nie. Ponieważ Chińczycy po pierwsze grają w go, nie w szachy, one ograniczają możliwości ruchu przeciwnika. Poza tym nawet jeśli się gra w szachy, to się najczęściej, często można robić w ten sposób, że się przewiduje ruchy przeciwnika i stara się tworzyć kontrstrategię. No i teraz, no jaka jest strategia w takiej sytuacji, powiedzmy, ośrodek zachodni, wiadomo, że maleje, jego siła, jego potencjał maleje pod każdym względem. Ośrodek wschodni idzie w górę, te ośrodki się już minęły. Cybernetycy mówią, że za 2 lata moc swobodna, czyli ta moc, którą można używać, powiedzmy, do celów zewnętrznych, wschodu będzie już dwukrotnie większa niż moc swobodna zachodu. Słowem, będzie to sytuacja, w której raczej zwycięstwo tego bloku wschodniego będzie pewne. No i co mogą zrobić ci goście z zachodu, żeby dać sobie szansę? No jedyną rzecz, jaką mogą zrobić, to nową zimną wojnę, przerwanie łańcuchów dostaw i tak dalej, i tak dalej. No ale przecież nie powiedzą ludziom: posłuchajcie, będziecie marznąć, nie będzie jedzenia, nie będzie gazu, nie będzie ropy, ponieważ tak uznaliśmy, że to będzie fajne. Muszą to jakoś uzasadnić. Uzasadnieniem jest wojna i zły wróg. Jest wróg. No i teraz pytanie, czemu się Putin na to zgodził? Bo przecież on nie jest głupi. On doskonale wiedział, że ta wojna jest po to, żeby uzasadnić nową zimną wojnę i nową żelazną kurtynę. No on poszedł jak każdy, powiedzmy, judoka czy taki kogoś, troszeczkę do przodu, troszeczkę szybciej, poszedł za tym ciosem troszeczkę szybciej. Powiedział: tak, jesteście pewni? To ja wam wyłączę to wszystko przed zimą, żebyście się zastanowili, czy koncepcja zimnej wojny, czy koncepcja zerwania łańcuchów dostaw, biedy, kar za przegrzanie mieszkania i tak dalej, czy to jest świat, w którym chcecie żyć? Czy może jednak podamy sobie ręce, wywalcie tych Amerykanów i będzie business as usual? Na przerwanie łańcucha dostaw, o ile dla Zachodu ma sens, to dla Chin nie ma żadnego sensu. Ma! Dokładnie taki sens. Dokładnie taki sam. Czemu Putin zakręca, przepraszam bardzo, kurek z Nord Stream? Przecież Niemcy płacą mu dużo więcej za gaz niż Chińczycy. Nie, to jest ten sam gracz. To jest ten sam gracz, on jest w tej samej drużynie. Czemu oni najpierw budowali te Nord Streamy? Wszyscy się tak strasznie wyrywali sobie, prawda, włosy. Jak to jest?
Rosjanie będą dawać gaz Niemcom po dnie Bałtyku. A teraz oni sami to zakręcają. No czemu tak robią? No bo im się to opłaca. Nie na krótki dystans, tylko na długi dystans. Czasami trzeba zacisnąć lekko pasa, żeby pokazać przeciwnikowi, że on sobie nie potrafi tak zacisnąć pasa jak my. Bo jak Putin nie sprzeda tego gazu Niemcom, to on przeżyje. Ale jak Niemcy rozwalą swój przemysł chemiczny, ponieważ do tego nie przeżyją. Tak samo z Chińczykami. Jak Chińczycy nie sprzedadzą Amerykanom chipów czy jakiegoś tam komponentu krzemowego do robienia półprzewodników, no to cały przemysł Zachodu stanie. Albo będzie musiał być z powrotem na korbkę. Ja na przykład bym chciał, żeby znowu były w samochodzie na korbkę, no ale do tego może dojść. I w ogóle na pych, nie? Z tyłu będą takie specjalne, że tak powiem, ramy, że można sobie było spokojnie pchać auto, nie? Pan, że Putin jest graczem. No ale czym jest? Oczywiście, że jest graczem. No, proszę popatrzeć, to ja tylko jakby odnieść się do tego. No, jakby cała działalność Putina to jest taka wymuszona, wyciśnięta przez Zachód sytuacja, gdzie, no tak, mówimy o Nord Stream 2 czy 1, ale proszę popatrzeć, co było wcześniej. No 2000 rok. Amerykanie i Europa zrobili 666 pakietów sankcji, że właśnie Rosjanie nic nie mogą na Zachodzie kupować, nie mogą wyjeżdżać na Zachód, a Ruscy mają ropę dostarczać. No więc goście zostali troszkę bez wyjścia. Oni by chętnie, ale co oni by tam kupili, przepraszam bardzo. Tyle tylko, że za tą ropę dostają dolary czy euro, za które nic nie mogą kupić, bo na wszystko sankcje było. Ale wie pan co? Co oni kupią w Europie, przepraszam bardzo. Kupią się w Chinach. Na Europie mogą kupić produkty chińskie. Tak? No ale to oni tą ropę przekierowali do Chin. Dostały zaraz więcej ropy. Ale za bardzo, Chińczycy sobie wynegocjowali bardzo, bardzo dobre kontrakty na tą ropę i to nie jest dla Rosjan, to jest na granicy opłacalności. No ale jak nie mają co sprzedawać, to ich się nawet to opłaca, bo sprzedają, tym bardziej, że dostają w zamian produkty albo walutę, za którą mogą kupować produkty w fabryce świata, czyli w Chinach. Tak? No bo co można kupić w tej chwili w Europie? No może w Niemczech coś z przemysłu ciężkiego, maszyny, technologie i tak dalej. W Francji można kupić wina, bez wina można wyżyć, bez tam jakichś innych rzeczy i tak dalej. Co sprzedaje Hiszpania? Poza wakacyjnymi wyjazdami. No kupują technologie przede wszystkim, bo nie mają technologii. No, oni kupują na Zachodzie głównie technologie. Teraz nie mają do tego dostępu, ale technologie kupują głównie od Niemiec. To technologie kupują głównie od Niemiec, a Niemcy jednak kupują ten gaz i tą ropę od Rosjan jeszcze, tak? Czyli mają wchodzić dalej handel wymienny i kupują już nie za dolara, tylko za tego rubla. Za rubla, to jest, wiesz. Zobaczcie, że każdy, kto wcześniej próbował sprzedawać ropę za inny pieniądz niż dolar, no ginął w kolorowej rewolucji, tak? Zaczynając od Husajna, Kaddafiego i tam, nie wiem, paru innych jeszcze tam wyszło. Dokładnie. Bo widać, że na końcu, jak się zastanowimy nad tym wszystkim, bo wiele rzeczy jest nielogicznych, to możemy jakby otworzyć internet i jest przecież jeszcze... Proszę mi powiedzieć, co jest nielogiczne, bo to jest ciekawe. Znaczy, no nielogiczne jest to, że Putin zakręca ropę na Zachód. Super logiczne. No nie bardzo jest to logiczne. To według tego nie jest logiczne, dlatego że... Ale ja mówię... No jest to super logiczne. Tyle sankcji. No proszę sobie wyobrazić, że musi pan sprzedawać towar, za który pan nic nie kupi z tamtej strony. To się opłaca ten towar komuś sprzedać. Ale on chce za niego ruble. Tak, mówię ruble. On chce za ten towar ruble. On nie chce euro, nie chce dolarów. Tak. Chce swój pieniądz. A dlatego... Ale to jest demagogia, to jest nieprawda. No i, a jak nie jest nieprawda? Przecież... Nie, to jest tak, że Sberbank otworzył konta. No naprawdę, to proszę... No to słucham. Sberbank otworzył, ponieważ nikt się nie zgodził na to, żeby na ruble to zamieniać. Nie. Bo to jest kłopot, bo oni by musieli skądś te ruble wziąć. To Sberbank otworzył w Rosji konta, gdzie Zachód przelewa swoje euro. Oczywiście. A oni tam na giełdzie... Oczywiście, ale to jest dokładnie... Ale to pan uważa, że to jest... Ale kupują za euro. Nie. To ja panu powiem, jak to wygląda. Powiedzmy, że jestem sprzedawcą gazu, tak? Albo sprzedawcą tej wody. Mówię do pana tak. To jest moja woda. Chcę ją sprzedawać za moje Sebastianki. Tak. I tyle. Bo to jest moja woda. Możecie jej nie kupować, ale jeśli ktoś ją chce kupować, to za moje Sebastianki. Tu są kantory. Możecie sobie nabyć Sebastianki dowolnie, jak tam chcecie. Ale do mnie proszę przyjść z Sebastiankami. I olewam, jakie tam pieniądze z kim u moich tam, powiedzmy, kantormenów wymienicie. To jest nieważne, ale ja tworzę w ten sposób zasadę przede wszystkim, że mój towar
będzie kupowany za moje pieniądze i rynek mojego pieniądza kształtuje proporcjonalnie do moich możliwości eksportowych. Ty bardziej, że sam ustalasz wymiany z Sebastian. Sam, dokładnie. Zasady, ale czy nie zmienia swoją walutę? Nie, bo chodzi o to, że idea była inna, ale Rosja się ugięła, bo idea była taka, proszę Was, jaka by była inna idea, gdyby pan powiedział tak, sprzedaję to za Sebastianki, ale za Sebastianki to musicie coś u mnie sprzedać, żebym ja Wam zapłacił Sebastiankami. Nie, absolutnie, absolutnie, ale po co? Absolutnie nie. Nie, no dlatego, że za euro Rosja nie może nic kupić. Dlatego, że ma 1000 sankcji na wszystko. Więc to euro jest do niczego niepotrzebne. Powiem w ten sposób, to jest pretekst tak naprawdę, bo istotą działalności państw BRICS jest przebudowa systemu monetarnego i stworzenie alternatywnego systemu monetarnego. I ten system monetarny alternatywny, on będzie działał właśnie na takiej zasadzie, że każdy producent czegoś będzie miał prawo żądać zapłaty we własnym pieniądzu. Tylko o to chodzi, bo ja wtedy powiem tak, Sebastianki kochani, to jest złoto. Jest sztywny kurs wymiany Sebastiana na złoto i w ten sposób w drugim ruchu zwiążę Sebastiana ze złotem. I co się wtedy stanie, jak będę odpowiednio sprytny? No, że będę miał bardzo twardy pieniądz, a ludzie, którzy drukują papierki, będą sobie wtedy, no ile trzeba ton papieru za złoto? Czy ktoś wie, jaki jest przelicznik ton papieru na złoto? No wydaje mi się, że niekorzystne. Ci ludzie będą starali się ciebie zbombardować, twój bank, bo odkryłeś te Sebastianki. Dlatego, bo robisz im, że tak powiem, wiesz, od czego zacząłem? Że podłożyłem bombę termojądrową pod ich miastami na wybrzeżach i jak przyjdą do mnie z lotniskowcem, to im powiem, kochani, to jest zapalnik od tych bomb termojądrowych. Nie wiem, czy słyszeliście o scenariuszu Zacharowa, więc generalnie wynocha mi z bombami. Myślę, że każde miasto duże i na wschodzie, i na zachodzie ma już swoją bombę termojądrową wymierzoną odpowiednio i w związku z tym tutaj już nie ma wariantu superwojny. Zresztą z tymi sankcjami to też chyba nie do końca tak wygląda, tym bardziej, że tych państw, które nałożyły te sankcje, które ich przestrzegają, jest stosunkowo niewiele. No, cały zachód. Tak, ale cała Azja, w całej Azji możesz kupować za tą walutę, tak? Afryka, Ameryka Południowa. Tak, Ameryka Południowa, całe BRICS, wszędzie tam możesz, wszędzie możesz z nimi sprzedają, tak trzymać swoje towary, tam nie ma problemu z wymianą. No ale moment. Czy Rosja, skoro w tym banku, o którym ty mówiłeś, jakiś inny kraj wymieni tam jakieś euro na przykład na te ruble oparte na złocie i te euro będą w tym banku, tak? To ten bank przecież może za te euro kupić te produkty w innych krajach, w całej Azji, we wszystkich krajach BRICS, tak? Bo te euro ma jeszcze jakąś wartość. To, że Rosja nie kupi nic w Niemczech. Bezpośrednio. Bezpośrednio. Ale pośrednio ma kupę kontrahentów, gdzie może się wymieniać. Z tym opieprzą to Arabom, czy komuś takiemu. Co w tych krajach euro jest produkowane? No co chyba, no? Poza jakiś Facebookiem. Szajs tam jest produkowany. Przecież to cała fabryka to Chiny, to Azja, tak? I kraje BRICS, to oni produkują produkty w tej chwili, tak? A poza tym, wiecie kto jest największym importerem rosyjskiej ropy w tej chwili? Arabia Saudyjska. No tak. Ponoć mam taką teorię, że dosypują zawsze troszkę piachu, żeby w razie czego nie było, że to nie jest saudyjska ropa. I jeszcze ktoś się kapnął, że tego procederu dokonują gdzieś tam na Atlantyku, gdzie sobie przepompowują z jednego tankowca do drugiego i ktoś powiedział, że to jest bardzo niebezpieczne, a przecież podczas normalnych wojen zawsze się przepompowuje na morzu ropę i się tam generalnie nic nie dzieje. No i okazało się po prostu, tylko problem polega na tym, że Arabia Saudyjska jest numer jeden. Nikt nie kupił więcej rosyjskiej ropy, ani Indii, ani Chiny. A Arabia kupuje rosyjską ropę? No sprzedaje ją, kupuje taniej. Aha, bo teraz jest ciśnienie. No to ma to sens. Zwiększając wolumen sprzedaży i mają czystą kasę. No tak, no bo przecież tam nie jest na tej ropie napisane, że to rosyjska. No właśnie mówię, że trochę piachu dodają dla bajerów. Nie a jak ktoś, komuś nie pasuje, no to niech nie kupuje. No. Także wydaje mi się, że prestiż tutaj, jakaś taka decyzyjność, nazwijmy tutaj wpływanie
Zachodu na te różne procesy gospodarcze już nie jest taka, jak Kaddafi coś tam chciał, czy Hussein, że mu się wtedy rozwalało państwo i się go rozwalało. No, teraz już nie ma cwaniaków, bo to przecież CIA podało tą wiadomość o tym, że Arabia Saudyjska jest największym importerem rosyjskiej ropy w przeddzień wizyty Joe Bidena w Arabii Saudyjskiej. Tam wszyscy przez to pękali ze śmiechu. Że on tam przyszedł ich prosić o zwiększenie wydobycia. Oni mówią, ale my mamy dużo ropy, my nie potrzebujemy wydobywać. W ogóle nie musimy wydobywać, a mamy jej mnóstwo. Także no, gdyby Stany Zjednoczone były poważnym państwem, to po czymś takim tych Saudów, przecież Saudowie to nie są jacyś tam geniusze, prawda? To są cały ten petrodolar, przecież on został w ten sposób zamontowany, że tych Saudów tam jest, powiedzmy, nawet jeśli jest 100, a każdy ma 100 dzieci, bo każdy ma 20 żon i tak dalej, to tych książąt saudyjskich jest tam kilka tysięcy prawdopodobnie różnego gatunku. No i na początku lat 70., kiedy tworzono tego petrodolara i odchodzono od standardu złota, no to po prostu CIA powodowało takie sytuacje, że ktoś tam tych książąt zaczął tam wyrzynać. No i to był argument, żeby jednak zdecydowali się sprzedawać ropę tylko za dolara. No i przez to Ameryka gwarantowała rządom Saudów no, stabilność, można powiedzieć. I to jest, myślę, że taki wariant klasycznego państwa pod egidą Stanów Zjednoczonych, że rządzą tam jakaś bandyterka, coś tam, a rząd ma gwarancję armii Stanów Zjednoczonych. Reszta jest niepotrzebna. I myślę, że my też dryfujemy w kierunku czegoś takiego. Niestety. Rozpatrujemy tę wojnę na Ukrainie obecnie jako wielki konflikt wschodu z banksterką międzynarodową. Tam ofiarą jest po prostu taki kraj. No jest to taki kraj średnio funkcjonujący, miał pecha, nie? Natomiast jakby tak spojrzeć na to po ludzku, ta oferta cywilizacyjna Rosjan dla Ukraińców jest dramatyczna. To jest ten ruski mir. Bo mi też kolega z Ukrainy powiedział, że to w skrócie jest wódka i telewizor. Tyle mają mi do zaoferowania cywilizacyjnie. To nie jest mało. No. Ale zależy jaki telewizor i ile wódki. No właśnie, no trudno się dziwić, że oni jednak też podjęli tą walkę. No ale to jest tym całym, to jest nasz atut, że my jesteśmy tym Zachodem, który ma tą ofertę cywilizacyjną, miał w każdym razie, czy ma potencjał, żeby mieć lepszą trochę. No i to jest jakby plus. W całej tej chłodnej kalkulacji jakby trochę nam schodzi na dalszy plan to, że ten naród przeżywa tutaj prawdziwą też tragedię. Jeszcze parę pytań zadałem tego typu. Ty pewnie jesteś bardzo obstukany z tematem przy okazji realizowania tego filmu, ale na przykład zwrócił mi ten kolega uwagę na to, że na przykład cała ta wschodnia Ukraina, to jest kilka narodów tak naprawdę pod jednym dachem. Tak. Ten cały wschód, on został straszliwie wytępiony, zdekapitowany praktycznie przez Stalina. Tam po prostu utworzyło się przez całe generacje ludzi takich, którzy się boją wyrazić publicznie swojego zdania. Tak, oni są bardziej zdegenerowani niż ten zachód banderowski nawet. Można powiedzieć, jeśli chodzi o ilość chorób wenerycznych i takie różne, no głód na Ukrainie obejmował tą część, ja powiedzmy, środkową w tej chwili. Uwagę publiczną, że ja chcę, ja uważam, że tak powinno być, ja do tego dążę, nie, tam wszystko jest po prostu tak, jak góra mówi, to jak rzecz nie wykonuje, nikt się nie wychyla. Wiesz, tego typu podejście, to jest taka degeneracja. No, ja myślę, że dlatego tam zrobiono tą podpałkę całą, która w tej chwili tworzy pewien proces, no bo to powiedzmy, że też ostatnio rozmawiałem z takim znajomym i starałem się go przekonać do takiej mojej wizji, że kształt granicy między Rosją a Ukrainą z pewnością się nie rozstrzyga na polach bitewnych, bo rzadko kiedy kształty granic rozstrzygały się na polach bitewnych, zawsze się rozstrzygają przy stole jakichś konferencji pokojowych, jakichś tego rodzaju negocjacji. W związku z tym oni raczej w tej chwili tworzą pewien proces. Ten proces się nazywa wojna i ta wojna, prawda, tworzy pewne podziały dookoła. Zawsze wojna tworzy podziały dookoła. No, pokazuje siły. To tak jak George Friedman pisał, że koncepcją Ameryki jako hegemona jest tworzenie wojen, konfliktów na kontynencie euroazjatyckim. No bo każda taka wojna jest konfliktem, tworzy ten konflikt. No i tutaj chodzi o to, że ta wojna ma wytworzyć linię podziału między, nazwijmy to, stronnictwo kontynentalne Europy, a Stany Zjednoczone po prostu.
I tyle. Ale też jest potem strasznie równie do zasypania między Rosjanami a Ukraińcami. Oj tam, myślę, że bez przesady. A jak było z Czeczenami? No walczyli tam straszliwie, a teraz są kolegami. Tak było z Niemcami. No. Tak było z Niemcami. To są najlepsi przyjaciele teraz Polski. No, Niemcy. A dwie wojny, tak by mordowali nas. A między Niemcami a Żydami. No przecież teoretycznie do końca świata powinni mieć kosę. A tam po prostu już teraz bezpośrednio tam do Izraela i eksportują przecież. Znaczy ten Pfizer, przepraszam, pomyliłem się. Ale... To się wydnie. Krótko-średnioterminowej dla sytuacji długoterminowej. No tak, do ostatniego Ukraińca będą walczyć. A być może i Polaka. No, próbują też i Polaków na skarb ciągnąć. Tak? Mamy za małą, wydaje mi się, że nie popatrzyli na strukturę polskiej armii. Doszli do wniosku, że skoro na jednego generała przypada jeden szeregowy, to wciągnięcie Polski w tą wojnę może być całkowicie nieobliczalny charakter, że możemy intelektualnie ich pokonać. Tak mi się wydaje. I to jest jednak ryzyko. Dlatego może wystarczy, jak kupimy te rosomaki nowe, samoloty jakieś inne, wydamy kasę i to będzie wystarczy. Może nam odpuszczą, tak? Może nam odpuszczą. Miejmy nadzieję, tak? Bo z drugiej strony wolałby wydać tą kasę, tak? Na cokolwiek. Tutaj, na cokolwiek, tak? No, tak? Niż mieć tutaj konflikt, tak? Tak, też tak uważam. Bardziej, że musimy to spłacić, to więc musimy mieć z czego. No i tu jest pewna szansa, bo skoro tworzy się nowy system finansowy, no to tak... To stary będzie zdezaktualizowany. Tak, dokładnie, może być tak, że ten facet nam ciągle pożycza pieniądze, ale my już wiemy, że on jest do połowy martwy. To my bierzemy nie? jeszcze cztery butelki. Jeszcze bierzemy jeszcze cztery butelki i daj pan jeszcze tą skrzynkę pomidorów. Teraz się baliśmy, bo facet miał strzelbę. Tak, a teraz wiemy, że nie strzela. Wiemy, że nie strzela. Wiemy, że nie strzela. W Afganistanie, tak? A on ciągle nam udziela kredytu, więc mówi, bierz wszystko. Nie. Ja mam takie wrażenie, że oni tak robią. Bierzmy wszystko, być może 10% tylko dostarczą, ale to i tak jest dobrze. Ale pytanie, czemu oni biorą te armaty, kurde, i te czołgi? No bo są nauczeni tak jakoś. Bo może tylko... Ja bym coś tam wziął chyba jednak bardziej pożytecznego. Co z takiego czołgu potem można zrobić, no? Komu to... Na złom. No na złom daj spokój. No to jest ciężkie. A ile marzeń? Bierzemy to najcięższe. To najcięższe, tak. I pakuj pan jeszcze tamto, co to jest, nie ma, ale czuję, że to jest ciężkie. Te zbrojenia by zaczęły z rynku ściągać takie dobre blachy po prostu. To był dramat przez pewien czas i zobaczyć. Teraz ostatnio, tak? No, jak wybuchła to wojna ukraińska, to przez praktycznie dwa miesiące. No, to odbijali elewację. Może tam jakieś... Było tam mocne poszukiwanie za specjalistycznymi blachami. Rynek był strasznie wydrenowany. Ja myślę, że dynamika tych procesów, ona na szczęście będzie miała jakąś lekką, miejscową kumulację w listopadzie, czy już niedługo, ponieważ tam będzie zebranie w Pekinie głów państw europejskich, co mi wygląda na jakąś naradę. Wcześniej jeszcze będzie zebranie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, grupy G20, i jeszcze coś, co mi teraz umknęło, ale też coś ważnego. A już wiem, no raz na 5 lat jest zjazd partii Chin komunistycznej. No właśnie, czy tam nie ma wyborów jakichś? No tak, znaczy to jest wybory jak wybory, no ale w sensie pewnie przedłużą Xi Jinpingowi i tam no właśnie, tak, mandat do tego. A myśli pan, że będą chcieli jakby no Chińczycy na Tajwan wejść? No tak, ale to jest na tej zasadzie, że wydaje mi się, że jedyny sensowny scenariusz to jest taki, że na Tajwanie będzie rząd prochiński, on powie, czy moglibyśmy się połączyć, a oni wtedy powiedzą, no okej. Co na to jakieś wtedy? Przepraszam bardzo, a kto ich będzie pytał? No oni też swoje jakieś tam interesy mają. No, ale ustaliliśmy już, że nie mają szczelby. Okej. Nie będzie powstania na Tajwanie? Znaczy, mi się wydaje... Nie będzie powstanie, po prostu wygra partia prochińska. Tak? Wygra partia prochińska. Przecież to, co było w tej chwili, to było uderzenie w partię proamerykańską. Cała ta napinka,
spowodowała, że Chińczycy nałożyli bardzo precyzyjne embarga na pewne towary tajwańskie, które mają im po prostu pokazać, że polityka, jeszcze to było tak, że ta Nancy, jak ona się nazywała, Nancy Pelosi przyleciała jako osoba niby prywatna i powiedziała: my Amerykanie będziemy przy was stali i bronili waszej demokracji, a w tym czasie w Białym Domu powiedzieli: to jest prywatna osoba i w ogóle to, co mówi, to jest jej prywatne zdanie. Nie znamy tej pani. Nie znamy tej pani. Także oni liczyli bardzo na to, że ze względu na ten zjazd chińskiej partii i na tą sytuację, że wszyscy wiedzą, że na wschodzie bardzo ważne jest zachowanie twarzy. Więc jak Chińczycy, oni wyszli naprzeciw, powiedzieli: ma tu nie przyjeżdżać, no to można powiedzieć, że położyli na stole, prawda, no, grubą kasę, mocną argument. To znaczy, mieli coś, żeby ją powstrzymać. No, jeśli tu przyjedzie, będziemy bardzo, 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 bardzo źli. No to Amerykanie mówią: zróbmy to. Może strzelą rakietą. I zobaczcie, co by było, gdyby strzelili rakietą, gdyby ktoś zginął. No, piękna, zimna wojna z kolei z drugiej strony Eurazji. No to, co tutaj, do czego dążą, tylko tam. Fantastyczna sytuacja. Lekka zadyma wojenna, żeby tam tych bomb, prawda, podwodnych nie uruchamiać. I kurde, zimna wojna. Ideał. Wszyscy myśleli, że Xi Jinping wymięknie. A Xi Jinping spokojnie, na luzie powiedział: dobra, to była sztuczna napinka. Nie? Ale komentarze na przykład wewnątrz Chin były takie, że były, no bardzo Chińczycy oczekiwali tego, że faktycznie jakaś rakieta pojedzie. I co się tam stanie, i że no nie można tak, że Nancy Pelosi chce zobaczyć Tajwan, to trzeba ją zestrzelić i koniec. I się okazało, że Amerykanie się w to wciągnęli. Tak naprawdę efekt jest taki, że ani te gwarancje Nancy Pelosi są nic nie warte, bo Waszyngton od razu zdementował. Na Tajwan są nałożone sankcje dosyć takie, no, bolesne, bardzo punktowe. No i krótko mówiąc, notowania tej partii, która jest przy rządzie, no, trochę poszły w dół. No a wzrostu notowania Pelosi pod kątem przyszłych wyborów Stanów Zjednoczonych. Tak, co jest już kompletnie, że tak powiem, szczeleniem w głowę Stanów Zjednoczonych. Jeśli nie widać, to prywatna. Zimna wojna też tam na tamtym odcinku jest potrzebna. No to tak mi się dawało, że tutaj ta jest potrzebna po to, żeby to wszystkie towary z Chin, fabryki świata szły drogą morską, którą kontrolują Stany, do Europy, tak? I żeby oni na tym frakcie zarabiali, żeby tym pośrednikiem byli, no to jeżeli tam sobie też... Nie. Stany Zjednoczone, znaczy tak, banksterka chce zimnej wojny po to, żeby się odciąć od gospodarki Dalekiego Wschodu, która jest po prostu konkurencją, której trudno sprostać. Oni w tej chwili mają taki układ: my drukujemy pieniądze, a wy robicie z papieru i z byle czego, wy robicie porządne towary i się zamieniamy. To jest fajny układ, ale jest kompletnie niekorzystny, że tak powiem, dla Azji, tak? Bo każdy chciał mieć ten przywilej. Przecież dolar to jest coś takiego, że faceci drukują papier, ładują wagon takiego papieru, lecą na koniec świata i mogą tam kupić wszystko i każdego. To jest naprawdę, to jest super urządzenie. No i ci goście, którzy produkują jakieś tam, nie wiem, plastikowe zabawki, wiesz, to tak świecidełka i tak dalej, czyli Chińczycy, oni się bardzo denerwują, bo uważają, że to jest niesprawiedliwe, że oni się jednak muszą z tego plastiku narobić, a tam ci goście po prostu, o, $200, nie, że tam 100, są 200-dolarowe, to chyba nie ma, nie, banknotów, nie ma, właśnie, $300, dawaj to. A na wolnym rynku, że tak powiem, skupu surowców wtórnych, ta 200-dolarówka, 250-dolarówka z kaszonym Donaldem jest nic nie warta. A ten plastik jednak idzie. Ona jest warta tylko dlatego, że Stany Zjednoczone mają lotniskowce w każdej części świata, bazy i tak dalej. Tak. Ale to ma tylko dlatego wartość. Tak? Zróbmy tak, że każdy sobie będzie miał swój pieniądz. Ja pierwszy raz, jak przeczytałem książkę, jest taka książka Cyfrowy Yuan, o tym, to byłem rozczarowany, bo myślałem, że Chińczycy pójdą w to samo, co Amerykanie, tylko z drugiej strony. A tu się okazało, że nie, że oni zrobili bardzo sensowny system. Na zasadzie, jeśli ktoś jest eksporterem czegoś, to ma prawo sprzedawać to za własny pieniądz. I to jest fantastyczne, bo i ja, i Darek, i każdy z was, że tak powiem, ta zasada was obowiązuje. Jeśli się uprzecie, to możecie powiedzieć: kochany mój pracowniku, czy jakiś tam inny kliencie, proszę mi płacić w moich pieniądzach. Tutaj proszę bardzo, jest kantorek wymiany. I tyle. I co wam zrobią? Najwyżej nie kupią, ale jak macie dobry towar, to kupią. I to jest piękne budowanie rynku pieniądza, który nie potrzebuje lotniskowca, tylko potrzebuje mieć siłę, no, zaplecze produkcyjne jakieś tam. Wymiany.
wymianę. To jest uczciwe, że jak się idzie do kogoś, to się za jego pieniądze kupuje. To nie jest tak, że jak do innego państwa jedziemy, to staramy się nabyć jego pieniądz. No to jest naturalne. Nie wciskamy mu nasze. Jeszcze z eurobiznesu. Nie może się nie kapną, nie? To jest powrót do korzeni finansowych. To jest normalność, na złocie, tak naprawdę. A teraz będę oparcie na produkty danego kraju, tak? Czyli kupujesz produkty tego kraju za walutę tego kraju, tak? I kiedyś wymieniasz towary na pieniądze danego kraju. A jeszcze mówią o tym wszyscy, że w drugim etapie będzie on związany na sztywno z jakimś kruszcem czy z czymś tam. Jeszcze dokładnie nie wiadomo z czym. No i efekt będzie taki, że to będzie pieniądz, który dla nas z kolei, wolnościowców, będzie super, bo żaden rząd go nie dodrukuje po prostu. Nie będzie tak, że sobie kupią 500 czołgów, no bo żeby kupić 500 czołgów, to będą musieli mieć kasę na te 500 czołgów. Tak, to nie można wydrukować 500 czołgów. Takie sobie kupią. Znaczy, jakim zagrożeniem jest to, że ten cyfrowy pieniądz, jeśli nie powiąże go ze złotem, w którymś momencie może mieć takie cechy, jak datę ważności, nie wiem, przeznaczenie tylko na konkretne produkty. I to jest jakieś ograniczenie, jakieś ryzyko, tak? Ale może się okazać, że przykład takie Chiny sprzedają do cyfrowego juana, i mówią, no ten cyfrowy yuan ma wartość, jak nie przejdą, nie powiążą go z jakimś surowcem, mogą powiedzieć, ten cyfrowy yuan ma ważność 2 miesiące. Znaczy, albo kupisz te produkty u mnie w ciągu 2 miesięcy, albo nie kupisz. Jak nie kupisz, to ten yuan... Przed deflacją właśnie, ta ważność pieniądza, my się tego tak strasznie boimy, ale chyba taki pieniądz w ogóle z natury bardzo deflacyjny. Wiesz co, tu różne są aspekty tego, bo jakby dzisiaj też można w bardzo prosty sposób tu zrobić pieniądze ograniczone terminem ważności, chociażby przez ujemne stopy procentowe, ale powstrzymuje nas pieniądz gotówkowy przez to. Tak? No bo jeżeli będą realnie ujemne stopy procentowe dla na przykład klientów banków, no to ci klienci banku mogą po prostu wybrać pieniądz gotówkowy z banku i nie będą musieli dopłacać. No a jak nie będzie gotówki, to już nie ma możliwości, żeby ten pieniądz z banku wybrać. Tak więc tu są różne aspekty. To może mieć pozytywne skutki, a może mieć negatywne. Okay, no to jest narzędzie. To jest narzędzie. Jest jakiś efekt deflacyjny, może być, ale dobrze, ale jednak jakby no, od różnych ludzi ten pieniądz jest zabierany, tak? Więc jest jakby transfer pewnej jakby mocy siły nabywczej od ludzi, którzy mają pieniądz, do ludzi, którzy na przykład lecą na kredycie, tak? Więc tu mówię, bardzo różne aspekty trzeba wziąć pod uwagę. Może być tak właśnie, jak ty mówisz, a może być tak, jak Darek mówi. To jest powód wolnościowy. Ale który powód? No, taki, że pieniądz będzie miał jakąś albo skończoną radę realizacji. Nie, to jest ryzyko. To jest narzędzie. Ale ustalmy taką rzecz. Chińczycy nie są państwem wolnościowym, tylko są państwem sterowanym przez merytokratyczne elity i oni się boją tego, że Chińczycy są tak, my na przykład jaką mamy przewagę, że my jesteśmy moim zdaniem bardziej kreatywni i innowacyjni. W tym sensie, że droga człowieka innowacyjnego to jest droga, po której 9 na 10 umiera w biedzie, a dopiero powiedzmy ten 10 lat po śmierci, czy tam 200 lat po śmierci jest sławny. To przesadzam, ale jeśli ktoś idzie drogą innowacyjności, to na ogół to jest trudna droga, bo musi uwierzyć w to, że ma talent, że ma pomysł, że to się wszystko zrobi, zanim to zrobi, zanim przekona do tego ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy inni Chińczycy, że tak powiem, już są bogatymi ludźmi, ponieważ oni grają na pewnego, a my potrafimy mieć taką ideę, że coś tam zrobimy lepszego i to jest fajne. I teraz ci Chińczycy, którzy mają taką właśnie sytuację, że oni lubią pewny zysk, jeśli będą mieli w swoich portfelach pieniądz deflacyjny, a jeśli pieniądz będzie związany z kruszcem, a jednocześnie ruszy gwałtownie gospodarka, no to nie ma siły, żeby to nie był pieniądz deflacyjny. To oni go nie będą wydawać, bo im będzie szkoda. Się nie opłaca, pieniądz deflacyjny. Dokładnie. I nagle się okazuje, że będzie straszny, że tak powiem, zahamowanie po prostu obiegu pieniądza w gospodarce. Ale czy później ten pieniądz się wyda, tak? No nie można by w nieskończoność. No tak, ale data ważności spowoduje, że przynajmniej będą musieli ruszyć głową, co z nim zrobić, na co go wymienić, żeby wrócił do kieszeni, że tak powiem, z przedłużoną datą ważności. Skoro producent będzie praktycznie kreował rynek pieniądza, to znaczy, że będzie go też kształtował w jakiś sposób i nie będzie zainteresowany tym, żeby ludzie te trzymali pieniądze i ich nie wydawali. W związku z tym producentem i będzie chciał, żeby zastąpiła normalna
zamiana, on coś produkuje i w zamian za ten kontent dobra ma dostać pieniądze, tak? Bo daty ważności pieniądza nie powoduje wprowadzenie jakiegoś tam rodzaju pieniądza zastępczego, czyli nie wiem, bo ja mając jakiś tam budżet, znaczy, pierwszy ileś potrzebuję, a resztę bym chciał ułożyć, no to będę kupował, nie wiem, wody mineralne, czy tak jak tam o Turcji wspominałeś, będę kupował złoto, cokolwiek innego, co tak. pozwoli przepłacić. Oczywiście, ale to już będzie obieg pieniądza w gospodarce już będzie, bo już trzeba będzie coś przekombinować. Ale sama decentralizacja spowoduje pewną konkurencję i niektóre pieniądze będą miały datę ważności krótszą, inne dłuższą. Niektóre będą albo w ogóle nie będą miały. Albo w ogóle będą miały i będą powiązane jeszcze do ze złotem, tak? Bo będzie pierwszy postawiony, czyli decentralizacja rynku finansowego, tak? To pieniądze bez daty ważności będą więcej ważne niż te same pieniądze. Dlatego będzie się opłacało. Ale na przykład producent mówi, owszem, ale jeśli kupisz za mój pieniądz z datą ważności, masz 10% upustu. I wtedy podejmujesz decyzję, czy wolisz kupić za pieniądz taniej o 10%, ale pieniądze musisz szybciej wydać, czy wolisz kupić drożej, ale za to... Jak wymienić pieniądz producenta wody mineralnej na pieniądz producenta butów? No, w każdym kantorku na wsi. W swojej komórce, w swojej komórce. Po kursie. No nie, no to jest... Czemu nie? Jak się wymienia pieniądze? Ale mówimy o tutaj, składasz to do wody. Bo raz jak nie, mówię o wodzie, państwa. Państwa. O mocarstwa. No ale tak skomplikowane teraz... Wiadomo, że nie będzie tak, że... No bo tak, że nie będzie to, że nie. Salonik smaku produkował własny pieniądz, tak? To będzie jakiś poziom tego, tak? Będą robiły to mocarstwa i producenci, tak? Duzi producenci, potężne korporacje. Korporacje. No na przykład. Korposiał. Znaczy, no nie, no więc... Nikt nie zabrania salonikowi smaku, bo wyobrażamy sobie tak dzisiaj, że nikt nie zabrania salonikowi smaku wypuścić swoją własną walutę. Tak. Pytanie, czy klienci, konsumenci będą za salonikowi smaku będzie przyjmował walutę, a nie wydawał. Znaczy, no i to tak chodzi. No to nie, no żeby ją przyjmować, najpierw musi ją wydawać. Ona może kosztować, nie wiem, tak jak tu Sebastian mówił o jakichś o Sebastiankach, to może być o salonku smaku jakiejś metry. Smaku się. No nie, bo ja emituję pieniądz, prawda, emituję pieniądz i jednocześnie produkuję wodę. No i teraz chciałbym, żeby za tą wodę zapłacono mi w moim pieniądzu, więc ktoś musi dokonać operacji, żeby odkupić ode mnie mój pieniądz gdzieś tam z boku, w kantorku. Ale za jaki pieniądz? Za jaki pieniądz? Ale kantorek za jaki pieniądz? Dobrowolna wymiana, no taka, żeby była korzystna. No to wrócimy do jakiegoś średniowiecza. Ale jak średniowiecza? W Polsce jest milion producentów. Andrzej. Wszystko o liczbach. No to niech to będzie złoto. No. Każdy obudził się rano z ideą produkcji własnego pieniądza. No, piękna idea. Ja już dawno mam taką ideę. Ale czemu nie? Ale w czym jest problem? W latach 90. były salony gier, tam były automaty i żeby zebrać na takim automacie, trzeba było kupić rzeko. To jest dokładnie to. Więc to nikomu problemu nie było. Na różne automaty były różne. I był kantorek, gdzie się go potem wymieniało. Ale był pieniądz, był ogólny pieniądz, który się... Ale to nikt nie broni, żeby... Ten pieniądz to jest złoto. Ten ogólny pieniądz to będzie złoto, prędzej czy później, albo jakiś inny kruszec. Ale to mówię o złocie, a nie o pieniądzu. Ale nie, nie o to chodzi. Po co ma pan wypuszczać sobie swój pieniądz, jak pan może powiedzieć, że pan bierze uncję złota za kistę piwa? No ale to ja będę z tym, przepraszam bardzo, złotem chodził w kieszeniach? A z pieniądzem to jest to samo niebezpieczeństwo. Ja wolę mieć złoto w kieszeni niż jakiś pieniądz. No, ale, no nie bardzo, bo złoto nie jest podzielne łatwo. Jak panu wydadzą? Będzie pan, że tak powiem, odpiłowywał? Sprzedaje pan uncję. To ale będzie uncję, dwie uncje, trzy uncje. Ale to są przecież pieniądze z 1/3 uncji. No ale one są fatalnie podzielne. One są fatalnie podzielne. No co? Ale wiadomo, srebrna, tu jest tańca. No i tak, pewnie jaka byłaby na bramce w autostradzie, teraz jechałem, kolejka, gdyby tak tam handlowano z tą panią. No i jeszcze właśnie, autostrada jest, mamy 5 autostrad, każda ma swoją walutę. Ale bo to jest IT, algorytm. No, no ale nie możemy używać fizycznego złota, żeby go dzielić, tylko właśnie zamieniamy go na pieniądz, który jest złotem, który jest na sztywno powiązany ze złotem. Okej, okay, ale bo teraz jest kwestia tego, kto będzie dokonywał tych wymian, tak? Jeżeli ja chcę kupić tą wodę za Sebastianki, no dobra, a właściciel kantorka skąd weźmie te Sebastianki i co on z tego będzie miał? Ale jest rewizja. No Jezu, no... A co nas to obchodzi? Dadzą sobie radę, to jest kwestia wymiany, no. Nie, no specjalnie, znaczy źle
zrobiliśmy, że bierzmy takie przykłady pojedynczych producentów. Mówimy, że będzie kilku potężnych graczy, kilka mocarstw, kilku producentów. Ale nie wiadomo, jak to będzie. Ale od tego się zacznie. Od tego się zacznie, tak? Od tego się zacznie, że wchodzą tu Chiny, wchodzą tu Indie, jakieś tam inne kraje i tak dalej. Rosja i tak dalej. Rosja już prawie wprowadziła. Czy to będą producenci, czy to będą Powiem w ten sposób. Na początku przypuszczam, że będą to państwa. Natomiast jeśli ten pieniądz będzie związany ze złotem, to nie będzie, bo w tej chwili pieniądz musi być gwarantowany, nazwijmy to, jakąś potęgą, prawda? Ten papierek, który mamy, przecież normalnie on jest nic nie warty. Więc musi być pewna moc za nim, że no wiadomo, że ten papierek, jak się zamienię na samochód stertę papierków, no to nie zostanę wykolegowany. Ale w momencie, kiedy ten pieniądz będzie wymieniany na złoto, no to już każdy może być emitentem. Jeżeli ma pan dolary, to można w kantorze wymienić go na złoto. Nie zmienia, więc no nie jest, nie, chodzi o to... Nie jest skończone. Ale proszę pana, wie pan o co chodzi? Ale to nie ma stałego przelicznika, ponieważ wymienialność jest wtedy, jeśli na przykład, tak jak było w XIX wieku i w połowie XX, że uncja złota kosztuje 17 dolarów przez 100 lat. 17 dolarów to jest uncja złota. Nasza, to jest powiązanie. Nazwa każdego pieniądza w tym średnim wieku, to każdy chyba wie, no była nazwą, nie była nazwą wagi tego złota. Tak napisano i tak było. Czyli nazwa determinowała wagę określonego kruszcu, czy to srebra, czy to złota. I to jest uczciwe, bo to trzyma ten pieniądz w pewnym pionie. A teraz też nie jest wymieniany. Żeby pobić jeszcze jakby trochę poziom dyskusji. Tak, jeszcze wyżej? Nie, bo my mówimy o pewnej teorii, ale przecież my znamy historię, a powinniśmy przynajmniej ją znać. No, powiem tak, światowy pieniądz jest od setek lat, przypomnę, i on, że tak powiem, był, to był peso hiszpański, to był gulden holenderski. Tam był ten sam układ, który dzisiaj jest z dolarem. Nie ten sam. Taki sam, dokładnie nie. Taki sam. Nie. Dokładnie nie. Taki sam. Każdy z tych pieniędzy, z tej waluty był wymienny w pewnym czasie na złoto, a potem oczywiście, jak we wszystkich, jak to się dzieje, chytrość kapitalistów spowodowała, że to rozrzedzili i musiał upaść. Dlatego upadł gulden, bo za jedną, jak to się nazywa? Tulipana tą chodzi o aferę z tulipanami. No, dokładnie. Można było dom kupić, więc mi chodzi o to, że jakby... Cebulkę. Tak, cebulkę. Chodzi o to, że to się wszystko powtarza i tylko problem polega na tym, że każdy władca pieniądza, jeżeli to nie był ten sam, przyjmijmy, że nie był to ten sam, no nie chcę oddać tego za żadne skarby, natomiast z tego emitować w nieskończoność, to się kończy zawsze, niestety, wiem, co się kończy, że gulden zamienił się na funta, a funt się zamienił na dolara i tak dalej, i tak dalej. Ale to tylko dlatego, że emisja pieniądza daje możliwość oszukiwania. Oczywiście, nikt z tego nie rezygnuje. No, powiem w ten sposób. Oczywiście, że tak, ale to nie jest sytuacja, krótko mówiąc, która może egzystować bez siły. Bez przemocy, przemocy. Ale chodzi o to, że my możemy oczywiście marzyć o tym, że będzie taka waluta w przyszłości, to będzie oparta na złote, na złocie i to przez następne milion lat. Ale czemu nie? No, ustalmy, że 5 milionów dla lepszego efektu. Historia nam pokazuje, że niestety nie dość, że średnio co 100 lat zmienia się, że tak powiem, geograficzny władca pieniądza, teraz przechodzi do Chin, to mało tego, i to jest niebezpieczne, i o tym mówimy, i to się wam kolejnie zaczęło, to się zawsze kończy wojnami światowymi. Dlatego, że mocarstwo emitujące pieniądz nie chce oddać monopolu na emisję. No więc, tak jak mówię, cały problem polega na tym, że dotychczasowe mnóstwo różnych, nazwijmy to imperiów, dążyły do hegemonii i do monopolu pewnego rodzaju, monopolu władzy. Natomiast Chińczycy, ja na początku też myślałem, że Chińczycy dążą do monopolu, natomiast układ policentryczny, o którym mówią od dawna, jest po prostu dużo bardziej stabilny. Oni nie robią dlatego, że są tacy sympatyczni, tylko że układ policentryczny, który daje równe zasady różnym, nazwijmy to, podmiotom, jest stabilniejszy i będzie dłużej trwał. Oni właśnie chcieliby, żeby ten układ trwał 1000 lat, powiedzmy o milionie to nie słyszałem tej koncepcji. A 1000 lat to jest taka jednostka, wydaje mi się, że to jest tam minimum 1000 lat. Nie? Na pierwsze 1000 lat spoko, a potem zobaczymy.
I to jest stabilny układ, bo właśnie ten klimat, że jest jakiś władca, prawda, a on te pieniądze są złote, bo kiedyś były złote, nie było elektroniki, nie dało się tego fajnie powymieniać, trzeba było ładować tymi monetami złotymi. One były coraz cieńsze, coraz mniej warte, coraz bardziej oszukane. Wiadomo, zły pieniądz wypiera dobry, prawda, Kopernika, Szama i tak dalej. Ale w momencie, kiedy ten pieniądz byłby wymienialny po prostu na złoto i byłby elektroniczny, to ciężko byłoby go oszukać, bo ustalmy, wszystkie te rzeczy, które emitenci pieniądza robili, niszcząc ten pieniądz, psując, no to było przestępstwo. No dobra, a jakie możliwości mielibyśmy tu sprawdzenia? Czy Chińczycy faktycznie mają tą ilość złota na ilość pieniądza? W prosty sposób. Idzie pan z tym ich pieniądzem do kantorku i mi poproszę złoto, bo mam tutaj tyle i tyle i powiedzmy, jeśli to jest stały kurs, tak jak Putin chciał związać, bo to musi być stały kurs pod tytułem 5000 rubli równa się powiedzmy uncja złota czy coś takiego i koniec. I nie ma to tamto. No to wtedy jest prosta sytuacja. Na pytanie, które Państwo zadają, Chinie o wojnie, o pieniądzach, wojna o pieniądze, także może myślę, że tutaj wiele odpowiedzi Państwo znajdą, szczególnie Panu polecam. No i generalnie też zapoznania się z książkami, ale generalnie właśnie wojna o pieniądze jest bardzo wiele rzeczy wyjaśnia odnośnie kwestii, które tutaj Państwo poruszali. To prawda, tak. A odnosząc się do historii, to historia Chin pokazuje jednak, że jest to mało agresywny kraj, tak? Jak spojrzeć na historię 2 czy 3 tysięcy lat Chin, to oni tak naprawdę jeszcze kilka w Nepalu i nie wiem, może gdzieś tam jeszcze tak naprawdę, tak, czy zajęcie Tajwanu, bo wcześniej Tajwan nie był chiński na początku, tak? No to raczej. Ale zwróć uwagę, że te ekspansje to dokonywały te dynastie, które najeżdżały Chiny. No tak, to prawda. Nie, no okej, ale to nie chodzi o agresję, tak? No ale będą tych pieniędzy, tam będzie ileś milionów wypuszczonych, będzie na to pokrycie w ilość tam ponad złota. Tak. No i czy oni nie będą mieli pokusy, żeby jednak no troszeczkę to tam sobie zawyżyć? No nigdy wszyscy nie przyjdą, więc wypuśćmy tego pieniądza tam te parę. Oczywiście, oczywiście, to jest tak. Ale ustalmy taką rzecz. W momencie, kiedy nie będą jedynym emitentem pieniądza na świecie. To będzie policentryczny świat. Będzie świat policentryczny i któryś z krajów zniszczy swój pieniądz taką polityką właśnie, nazwijmy to emisji zbyt dużej ilości kolejnej tego pieniądza, tak, no to nikt go nie, po prostu nie będzie używał no, w naturalny sposób. Jak pan przyjdzie pierwszy raz do tego banku i powie dzień dobry, chciałem moją uncję złota, a nie powiedzą przyjdź, proszę przyjść jutro, bo dzisiaj akurat mamy awarię prądu, nie? I pan przyjdzie jutro i znowu panu powiedzą, to pan powie od razu wrzucam to na fejsa, nie? Tą sytuację. Już nikt jest więcej... Jest ranik. No ale w każdym razie wszyscy już to od razu gdzieś tam przemienią i nazwijmy to, no to ten kraj straci, czy ten emitent, no to jest jego koniec. No. Ale no w tym sensie każdy kraj, przypomnę, dzisiaj produkuje swój pieniądz i emituje swój pieniądz, więc można powiedzieć, że to już osiągnęliśmy dawno. No ale nie. Produkuje Fiat Pany, pusty pieniądz z niczego nie warty. Kiedy musiałby go wymieniać fizycznie na złoto po stałym kursie, to by się całe te programy ale socjalne... na swoje produkty na początku. Na swoje produkty. Na początku. Parówy z Orlenu na przykład. Dwie parówy za uncję złota. Ja się zgodzę z hasłem, że on nic jest nie warty, natomiast on jest warty, dlatego że możemy iść dzisiaj tutaj piwa nakupić za dolary czy za ruble. Ale wie pan, że to jest taki klimat, że wtedy ten, kto ma wartość, jeśli kończymy grę, prawda, jak jest coś takiego, są takie zabawy, nie, że wtedy jeden siada. Jak kończymy grę, to ten facet z papierkami i z tymi impulsami na koncie, no to on wtedy niczego nie ma. A ten, co se zdążył coś kupić, no to coś se ma, jak kończymy grę. A w momencie, kiedy mamy złoto, czy jakąś wartość, czy cokolwiek innego tego typu, krótko mówiąc, ten nowy system daje większą stabilność w dłuższym okresie czasu. Dzisiaj wszystkie dolary, jakie pan posiada w kieszeni, może pan zamienić na złoto. Każdy no, przepraszam bardzo, to ja mogę powiedzieć inaczej. Ale niech pan zrozumie, nie po stałym kursie, ale nie po stałym kursie. Ja tą krztankę też mogę zamienić na złoto. No i co z tego, ale nie po stałym kursie. Jeżeli wszyscy teraz zaczniemy wymieniać dolary na złoto, no to złoto zdrożeje w stosunku do dolara, więc jakby... Tak. Jeżeli nas 10 to zrobi, to nie zdrożeje. No tak, 10. No tak, no ale to chodzi o stały kurs. Nie, ja rozumiem, nie chodzi o pewną zasadę jak gdyby ogólną, ale no póki co na tym Ameryka bazuje to imperium, tak powiem, dolarowe, że póki co za tego dolara można każdy chiński towar kupić. Bo... I amerykański, żeby nie było. I Chińczycy właśnie mówią... Oprócz dolarów. Ale
Tak, ale czemu? Czemu? Ze względu na flotę lotniskowców, flotę bomb atomowych i baz rozmieszczonych. Baz rozmieszczonych i tego rodzaju różnych bajerów. Trudno by byłoby oczekiwać, jak teraz znowu tak filozoficznie dojdziemy w przyszłość, trudno może być, że następny, że tak powiem, emitent zrezygnuje z tego, żeby pilnować swoje waluty siłą. Powiem panu tak, ja też tak myślałem. Ponieważ mamy, jeśli człowiek przebywa kilkaset lat, nazwijmy to, w jakimś środowisku, to uważa, że każdy dowódca jest po prostu bandytą. I tyle. Natomiast w momencie, w którym Chiny są fabryką świata, to im się naprawdę opłaca stworzyć nie bandytą świata, nie człowiekiem, który żyje z tego, że prawda, chodzi wieczorkiem i zbiera haracze, tylko kimś to produkuje, to on jest zainteresowany tym, żeby dookoła żyli ludzie, że tak powiem, porządni, pamiętni i w miarę przewidywalni. Czy to może być trochę naiwne, Sebastian? Nie mogę zgodzić, bo tak jak sam był w Ameryce. Ameryka była producentem świata. Druga wojna światowa zniszczyła pierwsza Europę doszczętnie głównego i jedynego konkurenta. I Amerykanie dzięki temu byli fabryką świata. Do 71 roku mieli dolara opartego o paletę złota. I ta sama historia już była. Ale różnica jest taka, tylko że Stany dążyły do świata unilateralnego, a Chiny do policentrycznego. Policentrycznego, tak? Znaczy, oczywiście ryzyko zagrożenia takie jest zawsze, że ktoś to zdominuje ten świat. Nawet ustalmy taką rzecz. Stany Zjednoczone weszły na drogę pieniądza fiducjarnego w roku 13, kiedy utworzono rezerwę federalną. W związku z tym to, że dolar był wymienialny po kursie tam 35 dolarów za uncję do 71 roku, ale to był tylko w transakcjach międzynarodowych i w momencie, kiedy zdaje się De Gaulle wysłał im tam 900, znaczy chciał wymienić, no to się okazało, że oni już tego złota prawdopodobnie nie mają, bo tam też pożyczano bankom bulionowym, które kupowały za to obligacje i w ogóle było, wszystko było fajnie, dopóki cena, że tak powiem, złota realnie nie poszła. O czym właśnie też tam pisze Hong Song Bing, zdaje się, ale to dużo osób o tym pisało. Słowem, wie pan o co chodzi, że jeśli będzie zdecentralizowane, bo decentralizacja wydaje mi się jest istotą w ogóle, idea decentralizacji, wszędzie, w ogóle. W momencie, kiedy się tworzy monopol, od razu się tworzy problem. Monopolem są jedynym producentem świata. No jak jedyny, przepraszam bardzo. Bez przesady. A niech pan mi powie. Wie pan pod koniec XIX wieku, ile towarów na świecie było produkowanych w Chinach? To ja pan powiem 30%. A wie pan, ile jest teraz? 15%. Nie znam tej sprawy. Jeśli cofniemy się kilkaset lat wcześniej, to jeszcze większe. To jeszcze było jeszcze gorzej. Bo wtedy oczywiście Chiny dominowały. Oni są po prostu tacy sami, że wszystko produkują. No. Co im zrobić? Ciężko to uwierzyć. Prawda? 17% produkują tego Chiny. No. Prawda? A jednak. Jak pan myśli, co by było z tymi obecnymi ruchawkami gdzieś tam właśnie na Dalekim Wschodzie, tutaj u nas w Europie, gdyby w Stanach Zjednoczonych jednak Trump wygrał wybory? Myśli pan, że inaczej by to wyglądało, czy tak samo? To znaczy, to jest dobre pytanie i mam na to odpowiedź. Wydaje mi się, że... No tak, no bo było pytanie, na które nie znam odpowiedzi, no to pytanie byłoby dobre nawet co z tego, nie? Myślę, że Trump akceptuje tam sytuację, że świat będzie policentryczny i walczył o, nazwijmy to, godne miejsce dla Stanów Zjednoczonych w tej nowej konstelacji. Natomiast Joe Biden podważa całą istotę tej nowej koncepcji świata policentrycznego i upiera się jak pijany płot, czy też jego kamaryla, za tym, żeby jednak iść w kierunku obrony hegemonii. No i to jest podstawa, więc myślę, że dla Amerykanów dużo korzystniej byłoby, gdyby wygrał Trump i w ogóle dla świata, bo ten okres przejściowy byłby po prostu krótszy. Łagodniejszy. Tak. To jest dobre pytanie, prawda? To jest bardzo dobre pytanie, bo jesteśmy w Polsce. No, mi się wydaje, że pytanie jest takie, kto w Polsce z ludzi, którzy mają władzę, byłby w stanie podać rękę Putinowi i zakopać topór wojenny, odkręcić kurki z gazem i tym zacząć wszystkim. Zacząć robić biznes. I zacząć robić biznes. Na logikę, tu jest działka numer jeden na planecie, ale jaki spokój. Jak jest spokój. No więc tak jak mówię, moim zdaniem
prezydent Duda, PSL, być może jakieś stare SLD. To są ludzie, wbrew pozorom, którzy są bardzo otwarci. To jacyś różni z think tanków takich wschodnich mówią, że jeśli chodzi o ekspertyzy, to zamawiają goście z PSL-u, takie odnośnie Dalekiego Wschodu i trochę jeszcze z SLD, a reszta to jest w ogóle niezainteresowana. Trochę Konfederacja też w tamtym kierunku patrzy. No i oczywiście obóz prezydenta, który jest tutaj wyśmiewany. Ja tu od dawna, jako człowiek pozbawiony uczuć, uważam, że ilość jego gestów w kierunku wschodnim jest duża. Natomiast to, co robi w Polsce, to jest taka nadgorliwość takiego gościa, który wie, że robi coś nie tak, że jego te eskapady na wschód są z gatunkiem zdrady. W związku z tym tutaj jest nadgorliwy i tutaj jest po prostu absolutnie nadgorliwy. No, najgorszy możliwy prezydent, jaki może być. No. Ciekawa będzie jesień, czy zrobi zimno? Myślę, że jesień będzie bardzo ciekawa. Ja mieszkając prawda, na Podhalu, to u mnie już w październiku jest zimno, więc tutaj, kurde, to nie jest dobre miejsce, ponieważ ten okres, jeśli to będzie listopad, potem mamy grudzień, no to więc ja myślę, że to się trudno powiedzieć, bo ja już parę razy starałem się przewidzieć jakby długość pewnych procesów i mi się to nie udawało. Same procesy tak, ale ich długość, to tutaj jestem cienki. To wiele miało panami nie palić, jak pan prezes mówił. Jeśli jeszcze tak ciepła woda w kranie, to mogą jakieś pojawić się, znaczy generalnie ruchy jakieś rewolucyjne, czy może jakiegoś przewrotu tutaj na przykład, jak ludziom zacznie być zimno. Ja liczę na to, że decentralizacyjne, że zrobimy sobie własne elektrownie. Ale u nas może... to chyba nie jest sytuacja, są przygotowani do tego typu rzeczy, ale takie rzeczy się mogą dziać na zachodzie Europy, jak tam się okaże, że tak. Przykręcą śrubę. No oni z wyższego konia spadają. Z wyższego. Dlatego jest większa szansa, że nie będą chcieli z tego konia spaść, jeśli się teraz, bo te rządy w tej chwili, no część rynku powiedzmy medialnego jest wykupiona przez amerykańsko-żydowski jakiś taki banksterski powiedzmy kapitał, no ale jest część, która moim zdaniem straszy nad wyraz. Bo to nie jest normalne, żeby mu obiecywać ludziom, że jak ktoś będzie miał temperaturę powyżej 19 stopni, to ich zamkną w więzieniu. Gdyby, rok temu nawet, w środku pandemii, gdyby ktoś coś takiego powiedział, to by go wyśmiali. A 3 lata temu to już w ogóle. Tak, ale tylko teraz tak, no dobra, ale załóżmy, że naprawdę jakby podaż energii jest ograniczona, no to w normalnej sytuacji rynkowej po prostu cena tej energii rośnie i tak się więcej płaci za to, że mam ciepło w mieszkaniu. Więc jakby nie wiem, czy tu chodzi o jakiś efekt psychologiczny, czy... Psychologiczny. Chodzi o to, żeby ludzie zaakceptowali fakt, że musimy się pojednać z Putinem. Po prostu, bo Putin mówi tak z Chińczykami. My mamy wszystkiego dużo. Nakupiliśmy sobie gazu i tego, i nawet zboża mamy, bo wiemy, że lubicie jeść kluski. Nie, to żeśmy kupili. Tylko musicie się z nami pogodzić, te wszystkie fanaberie po prostu jakoś tym swoim ludziom wytłumaczyć, że to nie jest tak, jak tam mówicie. No i tyle. No bo druga strona mówi, że musimy walczyć, tak? Bo tak. Czynnik ruski jest zły i tak dalej. Przyjdzie i zeżre. No nie, kwestia to jest właśnie tutaj, no dobra, kwestia ceny, ale jak tego surowca po prostu energetycznego nie będzie. No ale jest. No jak nie ma? Wenezuela przecież tam nic nie wydobywają, największe złoża świata. Kurde. Węgiel, my śpimy na węglu, my śpimy na węglu. Ja myślę, że jakby było zielone światło, to wrócilibyśmy do wydobycia bardzo dużo. My przede wszystkim mamy dużo węgla tego brunatnego, na którym można robić elektrociepłownie, elektrownie i tak dalej, cokolwiek. Przy zielonym świetle myślę, że nie znam się na tym, bo nie robię w tym temacie, ale myślę, że to nie jest 15 lat. Myślę, że to jest dużo szybciej. Oni skurczybyki teraz robią takie szkody w tych kopalniach, żeby to chociaż były ze 3 lata, żeby to naprawić. Więc to jest faktycznie minus. No ale jest jeszcze, mamy przecież niezniszczony ten jamalski rurociąg. Gaz jest podłączany, no to przecież Putin nam chętnie po lekko zawyżonej cenie, prawda? Ja mam taką koncepcję, że gdybyśmy obiecali Putinowi, że tych wszystkich amerykańskich żołnierzy tam wytarzamy w pierzu i zrobimy taką wycieczkę po Europie z nimi, to będziemy mieli bardzo dobrą cenę gazu. Tak urobieni medialnie, że ciężko coś takiego. Ja mówię o sposobach negocjacji dobrej ceny. A propos urobienia medialnego, jest taki film Wojna Światów, gdzie właśnie Marsjanie przylatują na Ziemię, no i propaganda najpierw jest taka, że ci Marsjanie są super, są przyjaciółmi, ale na końcu się okazuje, że nie. Wysysają mózgi, są źli. Więc jest to bardzo łatwo jakby nastawienie medialne zmienić.
też mi się tak wydaje, że to jest super łatwe. My już żeśmy się tam przytulali z Putinem odnośnie Smoleńska. Kaczyński się z nim przytulał przy Smoleńsku, więc mamy przerobiony wariant. Ja się zastanawiam, czy naczelnik nawet nie podejmie tej trudnej roli przytulania się znowu z Putinem. To byłoby zabawne. My jako obserwatorzy, prawda, no to wydaje mi się, że mielibyśmy z tym niezły ubaw. No tak.